Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu się spotykamy w czwartek, godzina 25, po 5-minutowym odliczaniu, jak zawsze, po to, żeby ci, którzy mieli ustawione budziki na 20, żeby mieli jeszcze czas na picie i żeby mogli sobie przygotować coś do jedzenia albo coś, albo się wygodnie usadowić w waszych fotelach przed telewizorami, wszędzie tam, gdzie oglądacie TikTok. Dobry wieczór, fajnie, że jesteście. Dajcie znać, czy wszystko słychać, bo albo ja mam jakiś problem z czatem, albo nie widzę waszych wiadomości. Możliwe, że dwie rzeczy się dzieją na raz. Bo jeżeli nie widzę waszych wiadomości, to niedobrze, a jeżeli to jest jakiś inny problem, to już nie, chyba jest dobrze, bo widzę, że Gridis pisze, Paweł, Marcin, dobra, jesteśmy, już się martwiłem, że coś jest nie tak, a bardzo bym nie chciał, żeby coś było nie tak, bo lepiej, jeżeli wszystko działa jak należy. Raz jeszcze dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek TikToks, czyli rozmów z inspirującymi, nietypowymi, nie wiem czy nietypowymi, ale na pewno inspirującymi, osobowościami, osobistościami świata internetu i nie tylko. W zeszłym tygodniu mieliśmy Leszka, zegarmistrza z kwestii czasu, z krakowskiej pracowni, który zebrał dosyć dużą publikę. Cieszę się, że tak chętnie wpadliście i też chętnie później oglądaliście ten materiał. To jest zawsze miłe i ogólnie spotkał się z całkiem dobrym przyjęciem. Mam nadzieję, że tak też będzie dzisiaj. Zanim się to wydarzy, zanim zaprosimy naszego gościa, standardowo, proszę Państwa, co dziś na nadgarstku? U mnie Seiko odświeżone, vintage'owe, z lat 80. prawdopodobnie, seria SQ, wrzucałem dzisiaj na Instagrama, kto chętny to może sobie zobaczyć, dajcie znać, co tam u Was na nadgarstku, na rozruszanie, a w międzyczasie będę już przywoływał naszego gościa, którego przedstawię, ale to za moment, bo chciałbym, żeby był w momencie, kiedy będę go przedstawiał, zatem proszę Państwa, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, przed Wami Dawid Tymiński z kanału Dandy Core. Już jesteś odmutowany, powinno być wszystko ok. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Widzę się na drugim ekranie, więc wszystko powinno być. Udało mi się zdążyć wypisać, co mam dzisiaj na nadgarstku. To może też od razu powiem, że jest to Orient Bambino 2. Mój ulubiony zegarek, codzienny, fajny, smart casualowy, idealnie wpisujący się w mój taki właśnie codzienny styl, który serdecznie polecam. Swego czasu był to jeden z najtańszych zegarków w ogóle, który, może tak bym to powiedział, że to był jeden z najtańszych zegarków, który wyglądał na o wiele droższy, bo ilekroć pytałem ludzi, ile on kosztuje, to wychodziło, że raczej plasowali go w zakresie od 1000 do 2000, a on kiedyś kosztował, pamiętam, nawet niecałe 800. Można tak, było znaleźć. Ale one utrzymały w miarę swoją cenę, Bambino. Ich tam jest teraz więcej, to jest dwójka. Tam było chyba z 6 już tych edycji różnych. One troszkę inaczej wyglądają, ale jak ostatnio robiłem zestawienie do 1000 zł, to Bambino nadal było w tym budżecie, więc nadal jest to zegarek, który nawet pomimo tych szalejących, galopujących cen, można go złapać fajnie w dobrej cenie. Widzę, że piszecie, że Casio Duro czarny dziś dojechał. Gratulujemy w takim razie nowego zegarka, bo to zawsze jest wydarzenie, ale też Huawei Watch GT2, o tym też będziemy mówić dzisiaj, o trochę o smartwatchach, bo czemu nie, Citizen Prime, tak jak napisał Dawid, Orient Bambino w wersji drugiej. Słuchaj, ci, którzy Cię nie znają, bo możliwe, że są tutaj tacy, chociaż wątpię, bo zapowiadaliśmy hucznie to wydarzenie, więc ci, którzy nie wiedzieli, to sobie mogli w międzyczasie doczytać, ale ja jestem pasjonatem i jestem miłośnikiem nowych technologii, dlatego postanowiłem spytać czata GPT o osobę Dawida Tymińskiego. I słuchaj, co mi napisał czat GPT? Będziesz miał cztery opcje do wyboru, bo są aż cztery opcje. I słuchaj,
napisał, ja korzystam z Copilota, z Binga, bo to jest takie fajne narzędzie, że pozwala na korzystanie z GPT-4 za darmo. Także Cebula Deals, ale ja nie o tym. Zapytałem, czy wiesz, kim jest Dawid Tymiński, i odpisał mi tak. Dawid Tymiński to nazwisko, które może odnosić się do różnych osób. Na podstawie wyników wyszukiwania znalazłem 4 możliwe osoby, które mogą być przez ciebie wyszukiwane. I uwaga, numer 1. Dawid Tymiński, Rider, wokalista i lider zespołu Disco Polo, który zaskakuje fanów swoimi utworami i interpretacjami. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale są aż 2 źródła z Disco Polo Info, które o tym mówią. 2. Dawid Tymiński, Dandykor, pomysłodawca jednej z najpopularniejszych marek influencerskich adresowanych do stylowych mężczyzn. Czyli to jest 2. 3. Uwaga. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i SWPS, specjalista z zakresu komunikacji wizerunkowej. I 4. propozycja. Prezenter i reporter Radia Yard, muzyk i wokalista, który ma na swoim koncie kilka singli i klipów. Więc Dawid, które z tych opcji pasują do ciebie najbardziej? Wychodzi na to, że najbardziej pasującą w kontekście tego też celu, który przyświeca nam dzisiaj w naszym spotkaniu, będzie 2, jak w Shreku. Ale 3 też. Wychodzi na to, że dobrze, bo akurat jeśli chodzi o te osoby, które znają mnie z tej internetowej działalności, to ona akurat nie jest tak mocno skorelowana z tym tematem uczelnianym, ale od 5 lat około to jest bardzo ważny element mojego życia. Ostatnio nawet sobie podliczałem, ilu studentów udało się wypuścić spod swoich skrzydeł, i ta liczba przekroczyła już 1500 osób. Wow. Więc to jest mega, mega ciekawe i mogę też powiedzieć, że to jest taka satysfakcja, że odkąd ja zdecydowałem się poprowadzić te zajęcia z influencer marketingu, bo to są zajęcia, które prowadzę głównie, tam jeszcze dochodzą jakieś tam tematy social mediowe, e-commerce'owe, związane z kwestiami PR-owymi, bo jestem PR-owcem z wykształcenia, ale ten influencer marketing, czyli takie brakujące ogniwo w mojej osobistej edukacji, bo ja kończyłem komunikację wizerunkową na Uniwersytecie Wrocławskim, zaproponowałem władzom uczelni stworzenie takiego przedmiotu, który był bardzo potrzebny, bo o tym internecie było bardzo mało wtedy. Dużo mówiło się o twardym PR-ze, o marketingu, o brandingu, o wizerunku, ale generalnie na zajęciach z tematów internetowych, jak na przykład na social mediach, doktoranci mówili, że Facebooka to trzeba mieć, bo ludzie sprawdzają, czy firma istnieje na Facebooku, a na YouTube'a wrzuca się filmy. I to była generalnie cała wiedza związana z tymi tematami. Więc ja mam taką zasadę, że jeżeli widzę jakiś problem, który mogę rozwiązać, mogę gdzieś tam dać jakąś wartość, to zamiast narzekać, że nikt tego nie robi, to po prostu biorę robotę w swoje ręce i to zmieniam. I poszedłem do władz uczelni i powiedziałem, że ja bym chętnie takie zajęcia poprowadził. Oni mi wtedy powiedzieli, ale panie Dawidzie, jest jeden problem, pan jest aktywnym studentem, pan musi skończyć magisterium. Jak pan skończy magisterium, to może wtedy do tego jakoś tam wrócimy. No i się okazało, że jak już skończyłem właśnie te studia, no to wtedy dano mi poprowadzić ten temat. I co ciekawe, jak grzyby po deszczu na różnych innych uczelniach zaczęły te tematy właśnie influencerskie też być, więc cenne jest dla mnie to, że bardzo często ci studenci, którzy gdzieś tam te zajęcia odbywają, później pracują sobie po markach, po agencjach, po różnych domach mediowych i są w stanie to robić bardzo dobrze, efektywnie w tym względzie, więc to jest moja taka prywatna satysfakcja. Od zawsze chciałem uczyć, kiedyś nawet przyjeżdżając obok SWPS-u wrocławskiego, już dzisiaj wspomnianego tutaj, wskazałem ręką, palcem właśnie w stronę tej uczelni, powiedziałem, tu kiedyś będę uczył. No i tak się zdarzyło, że rzeczywiście teraz już tutaj jest. Co do tych wokalnych rzeczy i muzycznych, to też jest dość śmieszne, bo jestem niespełnionym wokalistą. Grałem kiedyś w takim garażowym zespole rockowym. Taki krótki epizod był, ale generalnie ten temat tego śpiewu i grania zespołowego gdzieś tam cały czas siedzi jako taki trochę niespełniony temat, co sprawia też, że bardzo często jestem mistrzem karaoke. Jakby nie polecam chodzenia ze mną na karaoke, bo tam już jest show-off totalny po prostu. To nie ma znaczenia, czy to jest publika 15-osobowa, czy kilkusetosobowa. Jakby zawsze jest 100%. Więc... No ale to dobrze, moim zdaniem to spoko. Ja wiesz, ja też przez wiele lat byłem takim muzykiem w zawieszeniu. No i jakoś tam z 2 lata temu postanowiłem, że... Znaczy udało się akurat, bo udało mi się poznać koleżankę Adę, pozdrawiam serdecznie, z którą po prostu zaczęliśmy sobie grać i skończyło się to tam występem na jakichś tam kilku festiwalach, na koncertach, dniach miasta i tak dalej. I znowu jesteśmy zawieszeni, bo rozjechaliśmy się w inne części kraju, więc... Ale polecam generalnie, więc jakby wiesz, nic straconego. Tak myślę, że takie garażowe granie kiedyś jest dobrą podstawą do szukania czegoś dalej. A Wrocław jest bardzo muzycznym miastem, bo
bo też miałem okazję kilkukrotnie bywać tam i poznać trochę tej lokalnej sceny, więc wiesz, myślę, że to jest dobra opcja. No to jest problem, że czasami, wiesz, doby brakuje na to, nie? Tu jeżeli no są tak, osoby, które no tak. tak jak my prawdopodobnie są rozpięte między różnymi aktywnościami i one te aktywności są może skupione wokół jednego tematu, ale są rozwarstwione, bo właśnie choćby tutaj temat internety, szkolenia, uczelnie, prowadzenie sklepów, chociażby to, że jeżeli, nie wiem, tak jak ja akurat mam, że właśnie prowadzimy sobie tam kilka też sklepów, no to bardzo często jest tak, że na przykład dużą częścią mojego czasu zajmuje śledzenie tych zamówień i pakowanie paczek i włożenie ich w torbach z IKEA do punktów nadań, nie? W tym względzie, bo gdzieś tam jest, skala jest na tyle mała, że nie ma sensu wynajmować kogoś, jak można zrobić to samemu. Zresztą ja akurat to lubię, bo jestem handlarzem też z krwi i kości i kiedyś się tego wstydziłem, a teraz stwierdzam, że to jest fajna i ciekawa sprawa i te skille sprzedażowe są niezwykle ważne w dzisiejszym świecie. Tego też uczę studentów między innymi. Sam lubię i takie na przykład oderwanie się, możliwość oderwania się od takiej pracy rzeczywiście, która polega na klepaniu tych cyferek, literek, robienia tych scenariuszy, nagrywania. To w momencie takim, kiedy, nie wiem, mam 20 zamówień do spakowania, spakuję je sobie, wyniosę w tej torbie z IKEA i widzę, że było te 20 rzeczy, no nie wiem, na półce, a teraz ich nie ma, to cieszy, nie? Bo to jest ta namacalna praca, nie? W sensie ta no która właśnie. Jest teoretycznie niewidoczna, no bo to w zasadzie jest tylko wysłanie czegoś, nic nie powstaje z tego, ale generalnie jakieś takie też odmóżdżające, albo jakkolwiek, nie wiem, zresetowanie głowy też jest zawsze okej. Ja to uskuteczniam tworząc diamond painting, takie obrazki z takich diamencików. To jest mega spoko. Puszczasz sobie podcast i 4 godziny mijają, nie? Kończysz oczywiście tam z bólem pleców, no bo ile można, ale daje to jakąś taką satysfakcję i też przyjemność stworzenia czegoś, co nie jest cyfrowe, bo to jest taka pułapka właśnie bycia czy youtuberem, czy nawet programistą, jak kiedyś to u mnie wyglądało. Że wiesz, siadałem i w zasadzie na tym coś tam robiłem i nie widziałem tego, co robię, nie? To nie była taka realna, namacalna, prawdziwa praca, nie? Tak, że nic tam, żadnego węgla nie wydobyłem, nie? A jednak czułem się jakiś taki zmęczony i też potrzebowałem takiej namacalności swojej pracy, więc dobrze, że o tym wspominasz. A co do namacalności rzeczy, to i dwie rzeczy w zasadzie. Jedną mam taką, że jeżeli chcecie zadawać pytania, a możliwe, że będzie taka opcja, to możecie skorzystać z opcji superczatu i zadać takie wyróżnione pytanie, wtedy nie da się go ominąć i to jest takie pytanie, które musi zostać zadane, więc jeżeli macie coś, co Dawida będzie mogło postawić pod murem w jakikolwiek sposób, albo chcecie się czegoś o nim dowiedzieć, to śmiało, to możecie to zrobić i do tego zachęcam, to przy okazji też wspiera kanał TikTok i tak dalej, więc o tym was zawsze informuję. Ostatnio podobno mówiłem tylko raz w ciągu całej transmisji, więc dostałem reprymendę, żeby powiedzieć trochę częściej, bo niektórzy nie wiedzą, więc daję znać. A druga rzecz z tych namacalnych to książka Dandy Core, czyli książka tego tu oto człowieka, między innymi tu, nie tu, w tą stronę, tu, Dawida i czwórki jego, nie wiem, współpracowników, wspólników, Wspólników, przyjaciół. Trójki, bo nas w sumie jest czwórka, znaczy tak. Współpracowników, wspólników, przyjaciół, to się u nas tak poskładało i bardzo często się mówi, że nie powinno się biznesu robić z przyjaciółmi, bo to często prowadzi do złych rzeczy i ta historia tej książki, którą trzymałeś właśnie przed chwilą w ręce, to jest historia wzlotów, upadków, tego jak prawie projekt się rozpadł, tego, że jak jest się przyjaciółmi, to się ma większą odporność na przetrwanie takich trudnych momentów, ale też większą skłonność do tworzenia sobie trudnych momentów, w tym względzie, że są jakieś tam rzeczy, które bulgocą pod tą pokrywką i dopiero kiedy myślisz sobie, popatrz na ten garnek, przypilnuj go, żeby nie wykipił, tak? Wykipi, wysripi, nie? Nagle mruk i nagle jest bach. Po prostu cała kuchnia jest uwalona w tym względzie, więc to jest to. Jeżeli to będzie ciekawe dla naszych oglądających, to chętnie też opowiem o kulisach powstawania tego projektu. Co też myślę jest wymowne, to, że przez długi czas, jak patrzyłem na tę okładkę tej książki, to miałem same złe wspomnienia i po prostu też myśli takie, że kurczę, chyba jednak nie było warto, ale dzisiaj z perspektywy czasu stwierdzam, że każda z historii tych 6 ponad 1000 osób, które mają tę książkę na swojej półce, między innymi też dzięki tobie, Krzyśku, i bardzo chciałbym ci w tym momencie podziękować,
podziękować wszystkim tym, którzy dokonali zakupu w ramach naszej akcji świątecznej, bo było tych osób ponad 50 i to jest super wynik, uważam, jak na temat taki, że jednak jest to ten temat pokrewny do tematu zegarków, do głównej osi kanału. To historia tych wszystkich osób, które rzeczywiście korzystają z tej książki, tak jak sama nazwa wskazuje, czyli z instrukcji obsługi męskiej szafy. Bardzo nas to cieszy, bo siedzieliśmy naprawdę długo i kminiliśmy, władowaliśmy tam całe nasze doświadczenie po prostu z tych już moich praktycznie 12 lat siedzenia w tej branży, żeby można było osiągnąć szybsze efekty, aniżeli takie, jakie my osiągaliśmy gdzieś tam na samym początku, tłumacząc rzeczy z angielska na pierwszych gdzieś tam latach, bo tych treści nie było, bazując na jakichś tam rzeczach wygrzebywanych po prostu z podziemi, ściąganych z zagranicy, albo jakieś tam złote strzały, które się raz na 1000 produktów w sieciówce czasami potrafią pojawić. To, jak się ten rynek zmienił i to, jakie możliwości dzisiaj mamy w tym kontekście, to jest po prostu bajka. I tak jak w zegarkach ta inflacja bardzo mocno dosięgła temat, że często te modele wyskakują pomiędzy te przedziały, zresztą tak jak mówiłeś w tej serii, którą reaktywowałeś i chwała ci za to, tak w przypadku ciuchów te wzrosty są, ale nie są aż takie duże. Nie ma takich sytuacji, że nagle coś kosztowało 200 zł, teraz kosztuje 500 zł, bo jednak ciuchy mają trochę inaczej zawieszony sufit cenowy. Jest pewien pułap, powyżej którego przeciętny zjadacz męskiej mody, taki standardowy, który wybiera to sam, albo ktoś mu to wybiera, czy to będzie partnerka, czy to będzie ekspedient w sklepie, no to są pewne tak zwane level capy, które się ma, nie? Że na przykład spodnie 200 zł to jeszcze spoko, ale jak on już kosztuje 350, to już kurczę nie, za dobra sprawa. A obserwujesz na przykład też segment tych luksusowych bardziej marek, czyli jak to tam wygląda, bo wiesz, bo w przypadku tanich zegarków to też jakoś bardzo mocno nie wyskoczyło do góry, nie? To nie jest różnica rzędu dwukrotnego podwojenia tej ceny, tylko tam powiedzmy troszeczkę poszło do góry. Na przykład w zegarkach wczoraj miała premierę, czy przedwczoraj miała premierę Omega Speedmaster w białej wersji i ta Omega w tym momencie, teraz Moonwatch, kosztuje w tym momencie 42 tysiące złotych, podczas gdy ja pamiętam, kiedy ona kosztowała 20 parę, więc to są naprawdę ogromne skoki. Czasy pandemiczne to spowodowały, nie? To można sobie pooglądać wykresy. Natomiast wiesz, w przypadku budżetowych, takich osiągalnych zegarków, nie jest to aż tak widoczne. A jak to wygląda w przypadku, wiesz, tych ciuchów, które są trochę droższe? Nie mówię tutaj o jakichś takich nahypowanych markach pokroju Off-White'a, czy całej tej streetwearowej społeczności, gdzie te ceny naprawdę potrafią być wywindowane, ale ze względu głównie na to, że jest jakaś tam limitowana ilość tych ciuchów. Ale jak to wygląda w ogóle w całej branży, którą się zajmujesz? No bo jednak zegarki to jakaś jedna tylko nisza, a garniturów, koszul i całej tej reszty butów jest zdecydowanie więcej, nie? Jest dosyć podobnie pod tym względem, że jednak rynek dóbr luksusowych, czy premium i luksusowych, bo to też nie jest do końca to samo, no on bazuje na kilku takich podstawowych zasadach, które jeżeli chce się wejść na ten segment, będąc na przykład producentem, trzeba spełnić. To jest temat tej niedostępności, to jest temat limitażu, żeby nie każdy mógł sobie na to pozwolić, no i to jest temat raczej wyższej niż niższej ceny, więc w przypadku tych dóbr z wyższej półki, tam tak naprawdę sky is the limit, bo nadal jeżeli ktoś będzie chciał przynależeć do pewnego grona osób, które stać na to, to on się nie będzie zastanawiał, czy 20 tysięcy, czy 40 tysięcy, tylko stwierdzi, chcę mieć Omegę i będę miał Omegę, bo wiem, że ktoś, kto będzie widział tą Omegę i będzie wiedział, że to jest drogie, to będzie wiedział, że mnie stać, nie? Cały temat. Ja akurat na potrzeby zajęć, ale nie tylko, ukułem takie określenie, że najprostsza definicja wizerunku jakiegokolwiek to jest widzę i wiem. Patrzę na coś i ja wiem, co to komunikuje, z czym to się wiąże, jakie wartości, z jakimi wartościami jest komunikowane i tak dalej. No, jeżeli byśmy tutaj pokazali komuś, kto nie jest obyty ze współczesnym popkulturowym marketingiem, brandingiem nadgryzione jabłko, to nie będzie wiedział, że to jest symbol jednej z największych big techowych firm na świecie. I to nadgryzione jabłko sprawia, że później ludzie są w stanie przy premierach nowych produktów stać w kilkudziesięciu, kilkuset osobowych kolejkach, żeby być tymi ambasadorami, tymi apostołami, tymi early adapterami. I tak samo jest w tym przypadku, nie? Że jeżeli kogoś stać na Omegę, to mu nie robi różnicy, czy to jest 20, 40 tysięcy, czy 60, bo prawdopodobnie ta Omega w jego budżecie, który on przeznacza
na ten temat nie jest super dużym wydatkiem. Oczywiście mamy tutaj też cały segment ludzi, którzy są aspirujący, którzy będą odkładali, będą jedli gruz tylko po to, żeby na przykład się wbić w ramach tego fake it till you make it. Więc jeśli chodzi o te tematy związane z modą projektancką, no to projektancką, luksusową, markową, tą uznaną, to zdecydowanie widać podobny temat. Jeśli chodzi o te marki właśnie bardziej premium, ale jednak niższego pułapu, to te wzrosty też są widoczne, ale nie aż tak. Na przykład ostatnio ludzie bardzo psioczyli, że na przykład Ralph Lauren odleciał już z cenami, jeśli chodzi o nowe kolekcje, ale nadal w porównaniu do wielu tych marek takich, które są mocno przebite cenowo, te wzrosty nie są aż tak mocno imponujące. Mimo tego, że nadal 1000 zł powiedzmy za sweter czy za koszulę, to jest całkiem sporo. To nie jest budżet na podstawowy, to nie jest inaczej, to nie jest cena na portfel zwykłego takiego Polaka, przeciętnego zjadacza chleba, jak i różnych innych rzeczy, które w Polsce można jeść za przeciętne wynagrodzenie w tym względzie. Jeśli chodzi o te marki takie na przykład, które właśnie idą za tym sartorialnym ruchem, za tym duchem tej włoskości, tej smart casualowej elegancji, to tamte wzrosty na przykład, jak rozmawiałem z właścicielami często tych marek, no to one są spowodowane jednym, wzrostami cen produkcji tkanin. Bo też musimy pamiętać, że jeżeli na przykład się szyje w Polsce, to nie tylko trzeba zapłacić za tkaninę, ale także trzeba wkalkulować w cenę tego produktu wszystkie te tematy amortyzacyjne związane z powierzchnią, na której się to robi, magazynuje i przede wszystkim skokowym wzrostem płacy minimalnej, która już wzrosła na dzień dobry i co odczuwa się, jeżeli prowadzi się działalność gospodarczą i co odczuwać się będzie jeszcze mocniej od lipca, kiedy to znowu wskoczy. I to nie jest jakiś wielki problem, nawet ostatnio było śmiesznie, bo podrzucaliśmy właśnie jedną markę, która też podniosła ceny swoich produktów. To była akurat raczej marka w pułapie cenowym sieciowym, ale nie sieciowa, robiona w Polsce. I było śmiesznie, bo niektórzy tam snuli właśnie teorie spiskowe, że to ze względu na to, że jakieś tam współprace, jakieś niecne tematy. To dwa proste przykłady, dwa proste powody, tak? Czyli pierwsza to skokowy, inflacyjny podatek biorący się z tego właśnie, że skoro można podnieść cenę, to się ją podnosi, a ona często już później tak nie spada, no, zawsze mnie szlak trafia, jak słyszę dziennikarzy, którzy mówią, inflacja zaczęła spadać, to znaczy, że będzie tanieć? No nie, nie będzie tanieć, do cholery jasnej, to tak nie działa. Będzie rosnąć tylko wolniej. No i druga rzecz to są właśnie te kwestie. Jeżeli szwacz czy szwaczka w Polsce szyje tą koszulę na przykład, czy spodnie, to robi to drożej niż ktoś na bliższym czy dalszym wschodzie i to też musi mieć odzwierciedlenie w cenie produktu. Jasne. No i co? I postanowiliście coś z tym zrobić? Postanowiliście znaleźć jakieś rozwiązanie i mam wrażenie, że rozwiązaniem jest ta książka. To znaczy, tak jak mówisz, są rzeczy, które za które nie jest, większość ludzi nie jest w stanie zapłacić tyle, ile by chcieli. Ja sam mam takie, ja mam dosyć luźne podejście do ubierania się, więc jestem w targecie tej książki, bo to jest dla mnie duże ułatwienie, kiedy ja mogę sobie zobaczyć tutaj któryś z zestawów i pomyśleć sobie, okej, dobra, no to będzie spoko, to mi się podoba, może w to wejdę, może są takie rozmiary, więc to mi na pewno ułatwia. Natomiast co stało w ogóle za jaki był pomysł na stworzenie tej książki? Dlaczego akurat tak, w takiej formie, a nie klasyczny poradnik? Jeśli chodzi o temat tej kapsułowej garderoby, która tam jest obecna, czyli mamy jakąś określoną liczbę produktów, w tym przypadku jest to 60, są też zegarki, to też warto wspomnieć, między innymi ten Orient Bambino właśnie. Tu jest Orient na okładce. Tak, jest Orient, pudełko. A drugim zegarkiem, to tak to może trochę kontrowersyjnie dzisiaj, ale musimy pamiętać, że spojrzenie takie ahistoryczne jest sensowne, bo drugim zegarkiem jest model szturmański, taki bardzo rugged, taki bardzo surowy. On wtedy właśnie był Karola zegarkiem. Chyba nawet nadal go ma po wymianie zegarka. Bardzo fajny, ciekawy, ilekroć on się gdzieś pojawia, tu ludzie pytają, tylko że on już chyba nawet nie jest dostępny. Próbowałem go znaleźć i tak normalnie w standardowej ofercie plus, nigdzie plus go nie ma. Plus jeszcze w dzisiejszych czasach marka nie ma łatwo, nie? No właśnie, więc to jest ten temat. No i co? Na początku, jak już mówiłeś jeszcze przed nagraniem, to zdradzę delikatnie kulisy, mówiłeś, że na waszej grupie
część osób mówiła, że a, pamiętam jeszcze Dawida tam z czasów Second Hand Dandy'ego, czyli tej pierwotnej nazwy bloga przed tym, jak się to przekształciło w Dandycore, kiedy już przeszliśmy na ten motyw czwórkowy. I tam jednym z takich głównych formatów, które stosowałem, który nie był formatem przeze mnie wymyślonym, bo jestem wielkim zwolennikiem tego, co powiedział Steve Jobs, że najlepsze pomysły się kradnie. Jak się kradnie z wielu miejsc, to to już jest inspiracja, a nie kradzież, więc takie układanki właśnie na tle, na jakieś desce, na podłodze, kiedy mamy sobie te rzeczy ułożone w zestaw, tak mniej więcej jak mielibyśmy je mieć na sobie, ale to daje nam jeden fajny, ciekawy motyw, który bardzo często się pojawiał w przypadku mężczyzn, kiedy rozmawiałem, czy to bezpośrednio na jakichś tam konsultacjach, czy poprzez internet, że wszystko fajnie, ale na przykład wy jesteście tacy szczupli, to na was to dobrze wygląda, na mnie to by tak niedobrze wyglądało, więc ta prezentacja na przykład na modelu, ona też ma znaczenie, potrafi zniechęcać bardzo często do próbowania różnych rzeczy. W momencie takim, kiedy mamy zestaw ułożony bez tego modela, ten problem nam znika, odpada i to jest takie sauté. Możemy się skupić na tym, jak to połączenie wygląda, czy te kolory się zgrywają, czy te materiały fajnie wyglądają razem, czy ten zegarek do tego paska, do tych butów i tak dalej, i tak dalej. Więc wiedzieliśmy na pewno, jak już rozpoczęliśmy pracę nad tą książką, to wiedzieliśmy, że tylko kapsuła garderoba to jest nasz format, jesteśmy z nim kojarzeni. Jak ktoś myśli męska kapsuła garderoba, to prawdopodobnie natrafił na jakieś nasze artykuły, bo one były dobrze wypozycjonowane i nadal są, więc to na pewno jest ten motyw. Jeśli chodzi o tematy poradnikowe, to tam jest oczywiście wsad poradnikowy, tam jest kilkanaście artykułów, które takie pokrywają takie podstawy właśnie, jeżeli ktoś nie wie, jakie są najlepsze kolory w męskiej modzie, jak je łączyć, jak je dobierać, jak tam dbać o rzeczy, żeby one się niszczyły, między innymi jest tam artykuł o praniu, takie bardzo podstawowe kwestie, ale to można się śmiać, że dobra, to co, to nikt nie wie, no, ludzie potrafią dziś w dzisiejszych czasach, ja jestem na takich grupach, które się nazywają dorosławkami, jeżeli mamy tutaj kogoś z tej grupy, serdecznie pozdrawiam i tam ludzie pytają o naprawdę różne rzeczy, często młodzi ludzie właśnie jacyś tam po studiach i pytają, czy 3 zł za kilogram cebuli to dużo, więc generalnie ludzie wyszukują różne rzeczy, YouTube i Google są największymi wyszukiwarkami świata w tym względzie, więc jeżeli jest jakiś popyt na to, to jest i podaż, więc zebraliśmy te najlepsze rzeczy, które stwierdziliśmy, że jakby nam ktoś to wrzucił w formie takiego jednego kawałka na początek, to bylibyśmy już wyposażeni w wiedzę i nie trzeba byłoby tego gdzieś tam szukać, nie? Więc to jest ten wsad poradnikowy, wsad tych selekcji tych rzeczy i wsad tych gotowych zestawów, które można otworzyć na każdej stronie, którą się chce. Tam jest też na końcu taki indeks, że jeżeli chcemy mieć na przykład zestaw z kamizelką i z białą koszulą, to sprawdzamy, na których stronach one się pokrywają i wtedy jesteśmy w stanie sobie zobaczyć konkretne. I znowu, to też wynika z praktycznej potrzeby, bo jaki najczęstszy jest motyw dobierania sobie rzeczy, jeżeli się nie chce tego robić, nie lubi się tego robić, robi się to na przykład z musu, bo wymaga od nas tego praca, albo okazja, albo jakieś wyjście, no to sprawdza się, co jest czyste, co jest w miarę tam wyprasowane, jeszcze niezniszczone i się dobiera, nie? Więc stwierdziliśmy, że jak czyli, damy możliwość... Ale czyste najważniejsze, najważniejsze no, oczywiście, jest, że tak. Musi oczywiście, być. Że tak. Reszta jest tam. Oczywiście, że tak, więc czystość, schludność jest w tym przypadku ważna, chociaż wiemy, że mężczyźni mimo tego, że często tego nie mówią, to są emocjonalni w kwestii swoich rzeczy. W sensie przywiązują się do rzeczy, kochają je, czasami ta miłość zabija te rzeczy, w sensie one są za mocno eksploatowane. Człowieku, jesteś wśród, wiesz, ludzi, którzy dbają o swoje zegarki jako członków rodziny i ja którzy wiem, chcą, żeby one były wieczne, nie? Że nie kupią zegarka, ja który im nie zagwarantuje wiesz, przekazania go następnemu pokoleniu, więc oczywiście, że tak jest, oczywiście, że jesteśmy sentymentalni. Pewnie, tak. Tylko z zegarkami jest lepsze to, że tam rzeczywiście one są długowieczne, mają ten element długowieczności w siebie wpisany. Koszula z samego faktu, że jest najbliższym elementem dla ciała, nie jest w stanie jakby wytrzymać długiego noszenia. Jeżeli są mężczyźni, którzy katują koszulę, możemy zrobić małą zabawę. Kto z szanownych oglądających katuje rzeczy? Typu ma jedną parę dżinsów, którą będzie nosił 8 razy w tygodniu i po prostu dopóki się nie przetrą gdzieś tam w tych tematach. To zobaczymy. Rozmawiasz z mistrzem. No właśnie, więc na przykład w ramach tej książki właśnie, o której mówiliśmy, tam też mówimy, że rotacja rzeczy, zapewnianie takich zamienników, takich substitutions można byłoby powiedzieć, nie? Czyli jak masz ulubione dżinsy, to może dobrym pomysłem jest to, żeby sobie sprawić drugą parę albo może i nawet trzecią i nosić je na zmianę, wtedy jest sytuacja taka, że każda z tych rzeczy jest wydłużona. Zużywa się wolniej. Zużywa się tak samo, tylko że jest mniej używana, nie? No właśnie, prana i tak dalej. Więc warto wiedzieć, co nam pasuje, co nam nie pasuje. Tutaj ta nasza selekcja jest takim punktem wyjścia do tego, żeby bazować na tej wiedzy i doświadczeniu
dziesiątek pokoleń mężczyzn, którzy na swojej własnej skórze próbowali tych rozwiązań i wypracowali, one się stały klasykami. Wiadomo, że tutaj z tą klasycznością też bym nie przesadzał, bo jak już słyszę w ogóle klasyczna męska elegancja, zasady klasycznej męskiej mody, czy to 150 lat jest około, nie? To co to jest? To jest nic. To klasyka to były spodnie do kolan i białe rajtuzy swego czasu jeszcze, nie? Jakieś kilka wieków wcześniej. A my tutaj mówimy o jakichś tam zasadach wykutych w kamieniu, plus jeszcze w ogóle z tymi zasadami jest też tak, że one powstały w ogóle w zupełnie innym, na innym podglebiu społeczno-kulturowym, w innych warunkach, to tym też możemy porozmawiać, czym się różniło życie dżentelmena XIX-wiecznego, któremu nigdy w życiu nie przyszłoby do głowy wyjście w brązowych butach po godzinie 18, a czym się różni nasze życie dzisiejsze w tym temacie, nie? Więc na pewno ta książka jest, już konkludując temat, to ta książka jest takim zebraniem tych wszystkich rzeczy, które sami chcielibyśmy usłyszeć na początku naszej drogi i bardzo się cieszymy, zawsze mi się serduszko cieszy i buzia raduje, jak widzę osoby, które rzeczywiście korzystają z tej książki jak z instrukcji obsługi, czyli tak właśnie po męsku, technicznie, nie? Że to z tym tak, tu muszę sobie kupić, tego nie mam, to jest na wishliście, to na przykład mam, ale podobne, to popróbuję z tym, ale jak będę chciał wymienić, to sobie wymienię i tak to działa mega, mega fajnie. To jest dobry motyw teraz, żebym w ogóle może tutaj wrzucił ten link właśnie do tej naszej strony i też od razu przypomnę, bo tak to też, żeby nie umknęło, że macie rabacik. Tak, macie rabacik na książkę, jakby ktoś chciał. Jest rabacik, więc jakby ktoś chciał sobie tutaj, to zapraszamy serdecznie. Z kodem TikTok jest 10% rabatu na całe zamówienie, bo tam nie tylko jest ta męska szafa w wersji papierowej, są jeszcze różnego rodzaju e-booki, które też fajnie, ciekawie uzupełniają, bo mieliśmy jeszcze taką drugą książkę, właśnie tą męską szafę na 4 pory roku, to może ją też pokażę, bo ja tutaj oczywiście jeden swój egzemplarz mam. Ale ona się niestety nam wyprzedała, mieliśmy 1200 sztuk, taka cegiełka trochę, nie? Dosyć gruba, możemy też porównać w ogóle. Ta, którą mam, jest troszkę cieńsza, faktycznie. No, bo ona jest 4 razy większa, więc bo też było ciekawie, że nasi ludzie właśnie nam mówili w pewnym momencie, że no fajnie, wszystko spoko, jakby całoroczne rzeczy okej, ale na lato trochę inaczej, na zimę trochę inaczej, gdzieś tam w tych tematach, więc może warto byłoby pomyśleć nad jakimiś takimi właśnie też sezonowymi rzeczami. No i to się zaczęło tak, że najpierw zaczęło się od takich e-booków, robiliśmy tam e-booki, a później się okazało, że złożyliśmy to w taką właśnie cegłę i zobaczymy. Na ten moment też nas ludzie strasznie maltretują, tam na liście oczekujących jest jakieś 150 osób, ale będziemy potrzebowali ze 300-400, żeby to się w ogóle opłacało, bo nie muszę mówić, że jak jest książka za 512 stron ma i w twardej oprawie i w ogóle na papierze kredowym, to jest trochę więcej jej wydrukowanie niż takiej zwykłej książki, nie wiem, jakiegoś Harlekina czy innego romansidła po prostu na papierze toaletowym czy gazetowym. No i te koszty druku też poszły mocno do góry po prostu, więc się na razie nie zdecydowaliśmy. Ale kto wie, jak się zbierze. Bo ta książka jest po prostu bardzo ładnie wydana. Jeżeli ktoś nie miał możliwości, tutaj zaspoileruję, to faktycznie jest ładny papier. Nie umiem oczywiście pokazywać tego, bo nie jestem szafiarką, nie umiałem tego, ale tu jest, proszę, taki pan Dawid piękny i młody. I 20 kilogramów lżejszy. Więc mamy coś takiego. Wiesz co, chyba nie wkleił się link, bo na czacie pewnie jest jakaś blokada. Nie umiem tego teraz zmienić. Bo ja nie widzę zupełnie tego, co wlepiłeś, ale jest to strona Sznyt. Dobrze mówię? Dobrze pamiętam? Tak, sznyt.pl, męska szafa. Zresztą jak się wpisze męska szafa, można znaleźć w Google. Jak się wpisze męska szafa, instrukcja obsługi, to jest. Takie coś. Nie, może tak ty jesteś w stanie właśnie. Dobrze? Dobrze pokazałem? Na ekranie teraz? Na ekranie, tam gdzie rozmawiamy. Tak jest, męska szafa, jest. Tak. No. To możecie sobie tutaj zobaczyć, macie rabacik na książkę, gdyby ktoś był zainteresowany czymś takim. A powiedz, jak to w ogóle się stało, bo jak to się stało, że zacząłeś interesować się męską elegancją, żeby już nie mówić o tej klasycznej, tylko pamiętam cię jeszcze właśnie z czasów twojego bloga, tym, że nie jestem do końca w stanie określić w czasie, kiedy my się w ogóle poznaliśmy i jak do tego doszło, ale pewnie na jakimś... Ja jestem w stanie, bo nawet pamiętam to. Na Blogforum Gdańsk? Myśmy się poznali albo na Blogforum, albo na CBloggers. Ja na CBloggers nie byłem nigdy, więc nie byłeś nigdy? Na Blogforum. Okej. No to może być, że na Blogforum, albo może na jakimś innym evencie. Pamiętam, że ty wtedy jeszcze działałeś w lifestyle'u, czyli w tym, tak, co było. Tak, ja miałem jeszcze bloga, więcej luzu. Bloga,
tak, bloga lifestyle'owego i tam była swego czasu, było tak, że tych influencerów nie było dużo, więc influencer marketing często polegał na tym, że brało się blogerów i różnych twórców w takich paczkach, że jak się chciało mieć mężczyzn, to się brało właśnie kilku ziomków od fatałaszków, kilku od lifestyle'u, kilku od alkoholi, kilku może od jakichś tam innych, od technologii bardzo często też. Myśmy chyba, albo nie wiem, czy to nie było na tym takim fajnym spędzie jednej z marek technologicznych, gdzie były dużo różnych ciekawych aktywności, siatkówki plażowe, tego typu rzeczy. Chyba mamy zdjęcie nawet wspólne stamtąd, nie wiem, czy pamiętasz. O kurde, to ja nie wiem takich rzeczy, nie pamiętam. Nie pamiętam. No, widzisz, ja to sprawdzę po nagraniu, ale tak mi się wydaje, że to była ta marka, która rozdawała pewien sprzęt, a później były chryje, bo kazała tym twórcom to zwracać i się nie dogadali. Ej, to nie, to mi nic nie dali na pewno. To ja, nie, tak? Ja takich rzeczy nie miałem, więc no, trudno mi powiedzieć. Ale pamiętam właśnie, że miałeś swojego bloga Second Hand Dandy i pamiętam, że tam... właśnie gdybym miał się cofnąć pamięcią, to jakoś z tyłu głowy mam coś takiego, że bardzo ci ta nazwa nie odpowiadała, bo cię zamykała mocno i myślałeś o czymś innym. No i tak sobie miałeś i potem nagle pyk i Dandycore i czwórka mężczyzn robi coś razem. W ogóle jak się to stało? Z czego to wynikało? No to może, na początku, jak w ogóle się zacząłeś tym interesować, bo to moim zdaniem to jest ciekawy temat, bo ja nigdy czegoś takiego nie miałem, więc chętnie poznam, a potem możesz przejść płynnie do tego, w jaki sposób wyewoluowało to w to, co jest obecnie. Jasne. No to tak, to tutaj moja żona pewnie by się uśmiała, że ja zawsze takie historie rozpoczynam od tego, że nazywam się Dawid Tymiński, urodziłem się w 1992 roku i oto moja historia. No ale tutaj wygląda to tak, że gdzieś tam, jak rozmawiałem z babcią, to jej brat, który niestety młodo zmarł, też interesował się tematami wizerunku, fryzur w tamtych czasach, kiedy mógł, czyli to chwilę po wojnie, niestety raz nie dosuszył głowy i złapał zapalenie opon mózgowych, no i zmarł, więc niestety ten wizerunek doprowadził go do smutnego końca, więc zawsze dostawałem po głowie, kiedy na przykład w imię stylu rezygnowałem z jakichś tam czapek czy tego typu rzeczy. Ja pamiętam, że już od gdzieś czasów gimnazjalnych, bo załapałem się na te giertychowskie mundurki, może mamy osoby, które pamiętają ten czas, że był taki moment, kiedy odgórnie ustawowo wprowadzono, że wszyscy mają chodzić w tym samym. Miałem kamizelkę w liceum. Paskudną szarą bluzę, w takim najgorszym szarym odcieniu takiej szmaty do podłogi po prostu i strasznie to było niefajne, ale jeździłem do powiatowego miasta na dodatkowy angielski, tam już tych mundurków nosić nie musiałem, więc eksperymentowałem sobie z pierwszymi tematami i takim go-to zestawem dla mnie w tamtym czasie był zestaw na Justina Timberlake'a, czyli dżinsy, jakieś sportowe buty, kamizelka rozpięta z krawatem puszczonym, z białą koszulą i koniecznie z kapeluszem, nie? I to były gdzieś tam takie pierwsze inspiracje, z których dzisiaj można się śmiać, ale w tamtym czasie to było coś i to był taki sposób na wyindywidualizowanie się z rozentuzjazmowanego tłumu. Później liceum, później studia, przejazd do dużego miasta, do Wrocławia, czyli większe możliwości autokreacji, bo to też wyrwanie się z tego układu, gdzie każdy każdego zna, każdy ocenia. Tutaj przyjeżdżasz do takiego Wrocławia i nikt cię nie zna tak naprawdę, nie? Jesteś na kierunku, na którym nie ma żadnego swoich znajomych, którzy gdzieś tam całe życie za tobą szli, więc ta autokreacja jest fajna. No i wtedy było tak, że w tamtym czasie sam szukałem inspiracji w tych tematach modowych i ich po prostu nie było. Poza jakimiś kilkoma blogami pisanymi właśnie po polsku, które gdzieś tam albo próbowały robić jakieś przedruki z anglojęzycznych rzeczy, albo polegały na szyciu na miarę. Czyli ludzie sobie z dosyć bogatym portfelem szyli sobie ładne rzeczy na miarę, do których można było wzdychać, ale nie dało rady tego odtworzyć, będąc biednym studentem, posiadającym 50 zł na tydzień, w tym alkohol, też wliczając. Więc temat jest dosyć prosty. No i stwierdziłem, że dobra, skoro mnie się to podoba i ja gdzieś tam zaczynam w tym temacie działać i jestem w stanie z tego second handu wygrzebywać jakieś tam perełki, dostosowywać, przerabiać krawiecko, odrestaurowywać i tak dalej, to pewnie jest całkiem spora grupa osób takich jak ja, do których nie docierają tamte treści ze względu na tą barierę wejścia, czyli tego niezasobnego portfela. No i warto byłoby może coś takiego zrobić. W tamtym czasie powstało kilka takich projektów opartych na podobnym założeniu. Żaden z nich oczywiście dzisiaj już w ogóle nie funkcjonuje, bo to jest bardzo trudna branża, tak samo jak chyba i z zegarkami też myślę, że może być trudno na takim biznesie kontentowym zrobić gdzieś tam właśnie taki stabilny biznes i tutaj tym większe ukłony, Krzysiu, dla ciebie, że zdecydowałeś się powrócić i zdecydowałeś się jakby wejść all in.
w tym temacie. Nie? I ty mówiłeś o tym, że nazwa była ograniczająca. Tak, bo w pewnym momencie się zorientowałem, że jeżeli biznes ma być stabilny, to on potrzebuje stałego dopływu potencjalnych możliwości. A okazywało się, że bardzo często, na przykład jak już zacząłem jeździć na te konferencje influencerskie, gadałem z różnymi ludźmi z agencji, z marek i tak dalej, mówili, no wiesz Dawid, my cię rekomendowaliśmy na przykład do współprac, ale klienci mówili, że oni nie chcą na second hand się pozycjonować. Second hand to nie jest dla nich dobre, nie? Bo to był tam ten czas, kiedy wszystko miało być premium, nawet papier toaletowy był premium. Coraz bardziej. Bo to dzisiaj, jak się popatrzy znowu, a historyczna perspektywa, nie? Jak się popatrzy z dzisiejszej perspektywy, to na przykład hype na second handy, na drugi obieg, na odzież cyrkularną, gospodarkę obiegu zamkniętego, odzyskiwanie zasobów, wykorzystywanie z już stworzonych zasobów i tak dalej, jest przeogromny. Wtedy tego nie było. Wtedy myśmy się zachłysnęli sieciowością tego, że nas zaczyna w końcu być stać na to, żeby sobie wydać, nie wiem, 200 zł na, powiedzmy, koszulę czy na spodnie, nie? Bo no tak, a teraz masz Vinted i Vinted jest tak popularny, że to jest ten second hand, którego ty chodziłeś jako student, a teraz masz to wszystko na wyciągnięcie ręki i tak dużo osób z tego korzysta, nie? Plus jeszcze większa świadomość w związku właśnie z jakimiś tematami społecznymi, pracowymi w Bangladeszu, czy gdziekolwiek się szyje ubrania w sieciówkach. Więc jakby ta świadomość jest też większa, dlatego no, wyprzedziłeś trochę swoje czasy. To jest zawsze ten temat, że czasami idee właśnie, które są realizowane za szybko, nie działają. Zresztą samo to, jak sobie popatrzmy na poletko to medialne, wyskoczmy, zawsze mój ulubiony przykład jest taki, dwa przykłady w sumie, że jak się popatrzy na wynalazki Leonardo da Vinci'ego, to one wszystkie w kontekście inżynieryjnym są dobrze policzone, tam wszystko się zgadza. Tylko co? No tylko to, że on nie miał takich materiałów, z których mógłby zbudować większość tych rzeczy, żeby one były trwałe na przykład, jakieś tam maszyny latające i tak dalej. Gdyby miał kompozyty, które mamy dzisiaj, mógłby, miał papier, pergamin, ewentualnie jakieś sukno, nie? I druga rzecz, kto z naszych oglądających pamięta taką aplikację jak Vine? Była taka aplikacja kiedyś. Krótkie filmiki, nie? Do zapętlania. Tak, jeszcze krótsze TikToki. Nawet niż TikTok. No właśnie, 6 sekund one miały, albo 8, nie? Tak, jakoś to tak wyglądało. 6. 6, później tam zwiększyli właśnie chyba do 30, a później było Beyond Vine i jeszcze dalej, no ale generalnie było tak, że Twitter to wtedy kupił i zamknął to. No i co? I to jest dokładnie to samo, tylko za szybko, nie? Za szybko. Później wszedł TikTok, okazało się, że przyszła też ta choroba, której raczej na YouTubie też nie powinno się wspominać bezpośrednio, bo później tam można dostać jakieś bany. No i się okazało, że jej ten taki luźny styl, czyli nie takie instagramowe właśnie wdzięczenie się w najlepszej wersji siebie, tylko to, że ludzie mogą sobie tańczyć na tle sterty brudnych naczyń i drugiej sterty brudnego prania i mając dużo czasu i mogą go poświęcić na tworzenie tych treści, konsumowanie tych treści, sprawiło, że jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, gdzie wszystkie media się tiktokizują i strasznie je to boli, strasznie się frustrują tym tematem, ale muszą to robić, bo przegrają po prostu z tym chińskim kolosem, jakim jest TikTok. Więc tak, może być, że wyprzedziliśmy trochę wtedy, znaczy ja wyprzedziłem osobiście wtedy, bo to jeszcze był ten solowy projekt, czas. I to jest ciekawe w ogóle, bo to jednak pokazuje, że jak się lubi coś robić, to jesteś w stanie wytrzymać takie trudniejsze momenty. To o tym się często nie mówi, tego może nie aż tak bardzo widać właśnie, ale uważam, że warto to podkreślać, że bywały takie momenty trudne. Na przykład bardzo trudnym momentem był ten, kiedy właśnie cały ten zespół się ukonstytuował u nas, i zrobiliśmy ten rebranding, który ciekawe w ogóle przeszedł bez ani jednego negatywnego słowa. Ja go rok przygotowywałem, napisałem na tym pracę moją magisterską na strategii reblock brandingu, tak ona się ładnie nazywała. I pamiętam, że tak dobrze udało się to wszystko przygotować, że dla ludzi rzeczywiście ta zmiana nazwy nie zrobiła nic, a ona otworzyła zupełnie nowe możliwości, bo pozbycie się tego członu second hand sprawiło, że ta marka zaczęła się pozycjonować na swoją dobrą robotę, nie miała tego tematu. Ja się długo zastanawiałem, jak to się dzieje, że ekskluzywny menel jest okej, a second hand dandy nie. I wychodziło na to, że jest ekskluzywny menel, to jest ten przedrostek, który ciągnie to do góry, a second hand robił bardziej pospolitym, a wręcz jakby takim dla marek niespecjalnie, nie? Atrakcyjny. Nie wiem, czy wiesz w ogóle, kto był pierwszym rebrandingowcem, kto stworzył podwaliny całych taktyk rebrandingowych. Nie mam pojęcia, ale jestem bardzo William ciekawy. William Shakespeare. Okay. William Shakespeare w scenie balkonowej, kiedy Julia mówi Romeo, ach czemuż ty jesteś Romeo, czy róża pod innym imieniem nie pachniałaby równie słodko? No i właśnie problem polega na tym, że jak jesteś Monteki, to ci Capuletti śmierdzi i jak odwrotnie, to też. I to ma znaczenie, nie?
To ma znaczenie, więc tutaj ta zmiana nazwy była jedną z najlepszych decyzji, a mi wtedy bardzo zależało, żeby ten branding też był taki. Już wtedy myślałem, że to się może skończyć produktami, więc mówię, trzeba zrobić tę identyfikację taką, żeby ona fajnie wyglądała, właśnie żeby na produktach, na jakichś metkach i tak dalej, no i na książce wygląda bardzo ładnie, więc tutaj myślę, że to się udało i ten box jest odhaczony. Co do zespołu, każdy z tych moich ancymonów, czyli Adam, Karol i Piotr, przebył drogę od osoby, która śledziła ten temat, wkręciła się w niego mocniej, poznaliśmy się, kliknęło, zaprzyjaźniliśmy się i te osoby albo miały już jakieś umiejętności, albo zaczęły nabywać pewne umiejętności, które przy tego rodzaju projekcie były bardzo przydatne, bardzo cenne i pozwalały rozwijać go szybciej, niż gdybym to robił sam. I w pewnym momencie usiedliśmy we czwórkę i stwierdziliśmy, panowie, jakby ja nie chcę was już tutaj trzymać tak doraźnie, widzę, że macie parę, chcecie jakby się poświęcić, widzę, że też się fajnie rozwijacie w ramach tego, może zróbmy uczciwą sytuację taką, że jakby podzielmy to po 25%, rozłóżmy też odpowiedzialność, ale rozłóżmy też benefity, profity, które z tego będą, wam będzie się bardziej chciało robić, ja będę miał większe wsparcie, będę mógł więcej wymagać. Robimy? Robimy. No i wtedy, jak to zwykle bywa przy poszerzeniu takiego tematu, dlatego jak już mówiłem na początku, że czasami wolę sam paczki popakować, niż na przykład to komuś zlecić, bo problem się pojawia taki, że rosną możliwości, ale rosną też koszty. Choćby to, że ktoś poświęca swój prywatny czas, który mógłby poświęcić na przykład na pójście do pracy zwykłej, standardowej. No i ta męska szafa zrodziła się nie tylko z chęci uzupełnienia takiej luki na rynku, że to jest fajny proces, który dobrze działa i który super się sprawdza w przypadku mężczyzn, ale to miała być też taka w końcu dźwignia finansowa, która zapewni nam pewnego rodzaju stabilność w tym mega niestabilnym rynku, na którym jak wpada jakiś deal reklamowy, to jest raz na pół roku na przykład. I tak się nie da prowadzić po prostu biznesu. Sam dobrze wiesz, ile czasu poświęca się na tworzenie wszystkich treści, które tutaj są, na researche, na zoptymalizowanie tego, na ogarnięcie miniaturek, niemiaturek, komentarzy i tak dalej. Są grube godziny, których często nie widać, jak się siedzi po drugiej stronie monitora, a które potrafią odebrać smak życia, kiedy siadasz i wchodzisz do tego panelu, czy włączasz to nagrywanie. Nie? No, więc to dokładnie. Się nie ma co oszukiwać. Sam rynek też się zmienił, to już nie była taka zabawa dla dzieciaka, bo jeżeli jesteś studentem, który ma te 50 zł i te 12 zł czy 15 poświęci na tą marynarkę i jest w stanie biegać, powiedzmy po tych second handach po całym mieście, to jak już się okazuje, że jesteś grubo po studiach, kiedy masz inne oczekiwania trochę też względem życia, inne perspektywy, inne priorytety, jakąś rodzinę na przykład na utrzymaniu, partnera, partnerkę, no to się robi ciężko, zwłaszcza kiedy na przykład jest sytuacja taka, że właśnie twój partner czy partnerka chodzi do normalnej pracy i co miesiąc przypływa mu ten przelew na określoną kwotę na konto, a ty tak naprawdę się zastanawiasz, czy w przyszłym miesiącu będziesz miał za co przeżyć, nie? Bo jest tak po prostu niestabilnie. Oczywiście można sobie tutaj mówić o zarządzaniu pieniędzmi, ja akurat z tym problemu nie mam, bo nawet właśnie moja żona szanowna często się dziwi, jak to się dzieje, że ja tak potrafię po prostu właśnie bardzo niestabilnie do różnych rzeczy podchodzić i tutaj jestem po szkole mojej babci, która zawsze mówiła, że nawet jak nie masz pieniędzy, to musisz je mieć, więc tego się trzymam, ale no w pewnym momencie po prostu, kiedy nie ma tego przychodu, no to ciężko się dzieje, a to jest nisza z niszy. Ja kiedyś mówiłem, że tak z 500 000 osób jest zainteresowanych tym tematem, sukcesywnie obcinam co roku o 100 000, już jestem poniżej 100 000. Więc i to by mniej więcej wychodziło, że tyle rzeczywiście osób nas śledzi w miarę regularnie, wpadamy do orbity około 50-60 tysięcy osób miesięcznie na wszystkich kanałach. Ale to jest ciekawe, bo mnie to mocno zastanawia, nie? Bo takie tematy bardzo popularne w stylu co na wesele, trendy na wesele, garnitur, jak zakładać garnitur, to są takie tematy, które dotyczą w zasadzie każdego. Jeżeli mówimy tutaj, ograniczymy to tylko do mężczyzn, to każdy mężczyzna, prawie każdy, bo może być na przykład Włodek z Lekkostronniczych, który na wesele koleżanki poszedł w joggerach i tam się Karol z niego mocno śmiał, ale to taki off-top. Ale zazwyczaj faceci potrzebują mieć, szukają tych porad i przynajmniej ten jeden garnitur na specjalne okazje trzeba w tej szafie mieć, nie? Więc jakby to jest, no. Ale widzisz, tutaj poruszyłeś, nie przez przypadek, poruszyłeś takie okazje, które są jednostrzałowcami. W sensie nie jesteś w stanie zlojalizować takiego odbiorcy. Jeżeli mamy kogoś, kto interesuje się tematem zegarków i pasjonuje go to, kupuje te zegarki, sprzedaje, poszerza kolekcję, redukuje kolekcję, później znowu kupuje, bo jednak stwierdza, że kurka wodna, fajnie mieć więcej ich, dobiera sobie do stroju, do okazji, do samochodu, do czegokolwiek,
to jest inny rodzaj zaangażowania, inny rodzaj klienta niż taki, który przyjdzie do ciebie, jeżeli rzeczywiście wpadnie z SEO pod artykuł, jak się ubrać na wesele, a po weselu nigdy już więcej do ciebie nie wróci. I takiego klienta nie jesteś w stanie przekonwertować na takie działanie, żeby on był stałym klientem. Nie? Bo, nie, bo on nie, nie jest zainteresowany później twoimi dalszymi rekomendacjami, produktem fizycznym, produktem cyfrowym, konsultacją, czymkolwiek innym. Nie? Na takich klientach nie jesteś w stanie oprzeć biznesu. Tu z kolei z pola e-commerce'u zawsze warto pamiętać o tym, że jeśli chodzi o sprzedaż jako taką, zawsze największym cierniem w tyłku każdego właściciela biznesu, e-commerce menadżera czy osoby zarządzającą sprzedażą w jakimś stacjonarnym punkcie jest pozyskiwanie nowego klienta. To są zawsze największe koszty. Bo ty musisz tego klienta pozyskać, przekonać go. To nie jest tak, że ludzie wchodzą i kupują impulsywnie. Oni mogą impulsywnie kupić coś, tak jak tutaj. Jeżeli Krzysiek Kumaniuk poleci książkę, to jak poleca fajne zegarki, to wiem, że są fajne zegarki. Tak jak poleci książkę, to ona też raczej jest tak fajna jak te zegarki, więc kupuje. I tutaj jest automatycznie tak, że od punktu 1, czyli pierwszego tego touchpointu, przeskakujemy do punktu na przykład tam 5-7, bo tak w psychologii sprzedaży się mówi, że około 5-7 styków z marką potrzebujemy, zanim w ogóle podejmiemy decyzję o zakupie. Ale bardzo często jest tak, że tych styków może być więcej. Nie? To będzie reklama billboardowa, to będzie jakiś Google Ads, to będzie jakieś polecenie influencerskie, to będzie sprawdzenie opinii na Ceneo, na Opineo, to będzie powrót na stronę, poczytanie i tak dalej. Nie? I na każdym z tych etapów, żeby się pojawić, musisz zapłacić pieniądze. I oczywiście w temacie influencerskim to działa troszkę inaczej, nie? No bo tam jednak ten dostęp jest w głównej mierze za darmo i możesz sobie wrócić, ale tak jak powiedziałem, każdy z tych klientów, który by wszedł na taki temat, jak powiedziałeś, on ma bardzo niskie jest prawdopodobieństwo, że on wróci, bo on nie jest zainteresowany tym tematem całościowo, tylko jest zainteresowany punktowo w danym momencie, w danym temacie. Plus moda ma to do siebie też, że na przykład z kolei te modowe świry, powiedzmy, tacy, którzy z nami są długo, to ich też nie jest dużo, bo to jest też taki temat, który ma określoną datę przydatności do spożycia. Chociażby to, że właśnie jak jesteś młody, to masz dużo czasu, możesz się tym interesować, a później przychodzi właśnie temat praca, firma, żona, dzieci, jakieś inne zajawki i to spada. I jakbym dostawał złotówkę za każdym razem, kiedy słyszę od naszych odbiorców, których gdzieś tam na przykład spotykamy na ulicy, bo to już jest taki zasięg, że czasami ktoś złapie w dużym mieście na ulicy. Ja akurat mam takiego nosa, że często widzę taki błysk w oku, że ktoś kojarzy, wie o co chodzi i na przykład później pisze, że a widziałem cię tam i tam. No wiedziałem, że widziałeś. Tylko, mnie że... ktoś ostatnio widział w Castoramie, jak byłem i kupowałem, ale nie podszedł. Ale byłeś niestety najlepszą wersją siebie wtedy, czy nie? Nie. Szukałem tego na ścianę, co tu mam za sobą teraz i tak pewnie biegałem wzrokiem gdzieś po jakichś bzdurach i wyglądałem jak idiota, więc no możliwe, że było źle, ale no to... Też się nie dziwię, dlaczego ten jegomość się nie pofatygował, żeby zagadać. Albo ludzie też bardzo często, mimo tego, że w internecie no nie ma tam panowania sobie raczej co do zasady i komunikacja jest luźna, to ludzie mają takie przekonanie, że kurka wodna to jest jednak znany pani z internetu, to tak trochę przypał podejść i zawrócić czas, albo nie chcą zawracać gitary, nie? Że czasami tak. W prywatnej sytuacji i tyle, chociaż ja to uważam, że to jest element pracy, tak? No jakby trzeba, no jeżeli się robi coś publicznie, no to... Szczególnie, że wiesz, nie czuję, ja się nie czuję przynajmniej tak w żaden sposób i wiesz, nie czuję się jak jakiś tam rozchwytywany celebryta, który nie ma życia, wiesz, no Książulo jest tego przykładem, że teraz on w zasadzie nie może nigdzie wyjść na miasto, bo albo pójść zjeść normalnie, bo od razu ludzie robią sobie z nim zdjęcia, więc trochę go traktują jak tego misia, ale on nie każe za to płacić przynajmniej. Więc taki jest z tego plus. Natomiast ja bardzo lubię takie sytuacje, zdarzają się raz od wielkiego święta, ale pamiętam taką sytuację, jak byłem w sklepie militaria chyba.pl takim i stałem przed jakąś gablotą z nożami chyba i tak patrzyłem sobie, oglądałem, bo czekałem aż mi wydadzą paczkę, bo zamówiłem sobie przez neta i miałem do odbioru w Warszawie tam na Tamce, na Powiślu. I stałem, oglądałem tam te noże i nagle staje koło mnie taki starszy pan, znaczy starszy, dojrzały, coś koło 60 podejrzewam i podchodzi do mnie, tak staje i robi taki gest, że pokazuje mi zegarek i mówi, kupiłem ostatnio, nie? Ja mówię, o, fajny. O, pozdrawiam, fajny kanał. Więc to jest mega miłe, ale są też sytuacje, w których na przykład ktoś mnie poznaje...
I to rzadko, naprawdę rzadko się to dzieje. Nie jest tak, że teraz mi ego wywala w kosmos, ale była taka sytuacja, że z kolei byłem właśnie najgorszą wersją siebie, czyli jechałem totalnie skacowany, bo zgubiłem mój scyzoryk. To a propos, wszystko jakoś a propos noży jest, wiesz, w temacie. A było dzisiaj, jest... było pytanie na czacie o noż, czy, o było, noże, czy było, ze składaną było. Ja mam głownią, jeden nóż Opinel, więc większego doświadczenia nie mam. Ale jechałem szukać tego noża i to było prosto po imprezie po prostu, bo go wtedy zgubiłem na plaży. Pod mostem Poniatowskiego. To jest niemożliwe, żeby tam cokolwiek znaleźć. Tam jest niemożliwe, żeby znaleźć wielką, dmuchaną piłkę plażową, bo jest tak duża ta plaża. A ja szukałem scyzoryka i wtedy też w metrze do mnie podeszli i tak mnie poklepali po plecach i powiedzieli, że fajny kanał. Więc to było bardzo, bardzo przyjemne, ale no faktycznie taki off-top. Ale... bo czekaj, bo przerwałem ci. Mówiłeś o tym, że tak, zdarza bo się. Mówiłem, że zdarza się i że jakbym złotówkę dostawał za każdym razem, kiedy ktoś to mnie złapie, na przykład na ulicy, powie, ale was kiedyś, czy ciebie, śledziłem, oglądałem, ale jakoś mi przeszedł vibe na to, nie? W sensie jakby znalazły się inne rzeczy i już się tak nie interesuje. No ja wtedy mam jedną prostą odpowiedź, to dzięki za ten czas, który został poświęcony. Wychodzi na to, że wyczerpaliśmy temat po prostu, skoro już nie czujesz większego niedosytu, więc fajnie i super, i oby ci się tam wiodło w tych tematach, które cię teraz interesują, bo to nie dla każdego musi to być pasja na całe życie. Totalnie rozumiemy właśnie, że jest to taki temat, który może mieć daty przydatności do spożycia, że jest taki moment, kiedy masz zajawkę, a później się zdarzają inne rzeczy i tyle. No, nam akurat to nie przeszło, dalej gdzieś tam działamy. Jest całkiem spora grupa osób, może z kilka tysięcy, które rzeczywiście śledzą wszystko i co w nich nie rzucisz, to oni chłoną, po prostu biorą, mówią, że więcej, więcej, więcej. To jest ciekawe w ogóle, że no, my na tym naszym YouTubie mamy często problem, żeby przebić tam kilka tysięcy wyświetleń, co też pokazuje jakby skalę tematu, bo wszystko jest robione po bożemu, a nagle się okazuje, że jednak ta baza nie jest taka chłonna i nie jest taka duża, nie? Jednak jest to jakaś nisza, ale co byśmy tym 3,5 tysiącom ludzi naszych rzucili, to oni po prostu są przeszczęśliwi i to jest zabawne, bo nam się zdarza mieć takie przestoje, teraz znowu się zdarzył taki przestój chyba jakiś miesięczny, po prostu, że o, dobrze, że wróciliście, pod każdym filmem jest dobrze, że wróciliście, nie? Powrotów 10 w roku gdzieś tam. Nie, w tym temacie. Po prostu i tyle. Zawsze tych ludzi odsyłam. Jednak jesteśmy gdzieś tam na szorce, jesteśmy na TikTokach. Tam wchodźcie, bo to jednak produkcyjnie jest łatwiejsze i szybsze i krótsze. Co ciekawe, właśnie, co też skłoniło mnie do tego, żeby się dzisiaj tutaj pojawić, nie tylko moja sympatia do szanownego Krzysztofa, właściciela kanału, pierwszego kanału o zegarkach na polskim YouTubie, żeby być ścisłym. Pomyliłeś regułkę, bo w tej regułce bardzo ważny jest dobór słów, więc, tak? Bo jak ktoś powie, że pierwszy kanał o zegarkach, to jest nieprawda, bo kanałów o zegarkach było mnóstwo. Ale jakby założenie, które mi przyświecało na samym początku, czyli stworzenie takiego programu z odcinkami, z jakąś formą i z formatem po prostu, to jest faktycznie takiego czegoś nie było. Były zazwyczaj jakieś takie recenzje nagrywane w ogóle bez twarzy, bez niczego, same zegarki. Natomiast program jako tako jest pierwszy. Był, jest. A, program, dobrze. Tak. Dobrze. To postanawiam się poprawić. I na polskim YouTubie, bo... Wkuję na ten... A po polskim YouTubie powiedziałem chyba. Tak. No nieważne, trzeba będzie odwinąć. No to jest sytuacja taka, że właśnie, że jednymi z takich materiałów, które mają u nas więcej wyświetleń, to są tematy zegarkowe, więc już mogę zapowiedzieć, że tu akurat też... Poradnik. Jesteśmy w koordynacji z Krzysztofem i na naszym kanale też się pojawią polecajki zegarkowe właśnie w tych zakresach, bo tam do 300 zł publikowaliśmy, będą też tam w większych zakresach do 500, do 1000 zł, ale my trochę inaczej podchodzimy, czyli nie skupiamy się tak mocno na tych technicznych aspektach, bo nie jesteśmy w tym temacie ekspertami, bardziej skupiamy się na tym, do czego to dobrać, dla kogo to jest w kontekście stylu. I też mogę powiedzieć, że jeżeli coś tam się powtarza, to raczej około 20%, a nie także 80%, czyli jak ktoś oglądał u ciebie zestawienia tych zegarków, to spokojnie będzie mógł sobie później na drugą nóżkę też nasze obejrzeć, jak się oczywiście już pojawią. Jeden jest nagrany, zmontowany, jeszcze tylko czekam na poprawki od montażysty. I myślę, że on jako pierwszy wejdzie, więc można, jeżeli was takie tematy właśnie stylowe też interesują, to zapraszamy na Dandycore, można walnąć dzwoneczek też i suba, bo znowu, nie mogę powiedzieć, kiedy będą filmy, ale kiedy będą, to będą po prostu. Jak będą, to jak wrócicie znowu. Jak wrócimy, to po raz 50 fajnie, że wróciliście. W tym miesiącu.
Dobra, słuchaj, gadamy sobie fajnie tutaj o różnych rzeczach. Ja nie wiem, czy coś z czatem jest nie tak, czy tak mało piszecie, czy po prostu jesteście przytłoczeni tym, co mówimy, bo widzę, że tutaj mało się pojawia rzeczy na bieżąco. Ale jeżeli coś macie, jeżeli z czymś się zgadzacie, nie zgadzacie, to śmiało komentujcie to, po to jest ten czat. Nawet jeżeli powiecie, że reluje to, co Dawid tutaj opowiada, albo ja, to również tak. To jest okej. Okay. Pamiętajcie też o tym, żeby zostawiać łapkę w górę, bo to się przydaje, jak zawsze. O, jest Kuba... tylko 11, to uwaga, zrobimy tak, jest 100 osób na czacie, to ja myślę, że tu spokojnie moglibyśmy ze 30 wbić, po prostu tak w przeciągu 10 minut. Jak tu nie będzie 30 łapek w górę, to naprawdę, bijemy łapki, jest 11. No, dobrze. Ja i właśnie ja się muszę tego nauczyć, żeby tak otwarcie o tym wspominać. Ale słuchaj, są pytania różne. Ja te pytania sobie próbuję tutaj wyszukiwać. Ale widzę, że ktoś to powiedział o wyczerpywaniu, więc od razu mi to słówko wpadło do głowy. G-Shock do wieczorowej koszuli. Wyczerpmy temat i zamknijmy temat dla fanatyków tych zegarków. Jak to jest? Słuchaj, to jest temat, który mi zawsze chodzi po głowie za każdym razem, jak widzę albo jednego z... Może po prostu powiem z nazwiska. Jak widzę pana marszałka Hołownię, albo widzę pana Rafała Trzaskowskiego. To za każdym razem, pomimo ich stroju w całości, cały czas widzę te sportowe zegarki dobrane do garnituru. I ja nie jestem jakimś przesadnym też tutaj konserwatystą, jeżeli chodzi o ubieranie się i zakładanie różnych dodatków. Ale jakoś mnie to gryzie. I powiedz, jak to wygląda z punktu widzenia tej współczesnych, nie wiem, są jakieś zasady, dobiera się to jakoś nadal, wiesz, czarny pasek do czarnych butów, złote dodatki do złotej biżuterii i tak dalej. Jak to wygląda? Są takie dobrze pisane, niepisane zasady? To po kolei od ogółu do szczegółu może, tak? Mhm. Jeśli chodzi o temat zegarkowy w ogólności, no to zegarki możemy dzielić różnie, na te bardziej klasyczne, eleganckie, na te bardziej sportowe, na te takie półformalne. No mamy G-Shocka, który jest bardzo nieformalnym zegarkiem ze względu chociażby na swoje gabaryty, że jest duży, że nie ma takiej prostej linii, że jest dosyć ciężki, nie każdemu nadgarstkowi pasuje. Jeżeli ja miałbym dosyć wąski nadgarstek, jak ja miał tu G-Shocka, to on na pewno mocno by się bardzo wybijał, nie? Więc raczej optuję za takimi mniejszymi kaszami. Chyba, że to byłaby kostka 5600, ona jest taka troszkę mniejsza, mogłaby bardzo taka być, wiesz, stara, nie? Ale te nowe G-Shocki albo jakieś tam Madmeny, Rangemeny, te rzeczywiście takie duże, to faktycznie mogłyby zdominować. Nie tylko twój nadgarstek, ale również mój. Tak, więc tutaj jest kwestia taka, że zawsze warto sobie stylistycznie to dobrać względem tego, jaki styl sami reprezentujemy, no bo pole jest dosyć szerokie w tym temacie. Myślę, że do każdego stylu ubierania się męskiego można dobrać odpowiedni zegarek. I to jest fajne, więc tutaj tym bardziej zachęcam te osoby, które mają z tym problem, do tego, żeby zerknąć do nas, do tych właśnie zestawień zegarkowych, bo tam akurat jest fajnie, że pokazujemy ten zegarek po jednej stronie, a po drugiej stronie są przykładowe zestawy, do których on spokojnie mógłby się zgrać. Więc to jest taki, myślę, dosyć ciekawy motyw. Co do tych koordynacji skór, metali i tak dalej, to ja też tutaj nie jestem super mocnym konserwatystą. Generalnie podstawowa zasada jest taka, że skóry raczej nie powinno się mieszać w kontekście czerni i nieczerni, czyli jak mamy, lubimy czarne rzeczy, tutaj w tym przypadku noszymy czarne buty skórzane i czarny pasek, no to ten pasek zegarka też powinien być czarny, bo wtedy to tak trochę wygląda niespójnie. Bardzo często noszą mężczyźni na przykład, nie wiem, czarne buty i brązową torbę, albo brązowe buty i czarną torbę, no to tak trochę zgrzyta właśnie w tym temacie, więc bezpiecznie zawsze jest to zrobić. Oczywiście tutaj też nie ma co być takim detalistą w kontekście odcieni, bo z kolei z drugiej strony niektórzy mężczyźni wpadają w taką psychozę, że Boże kochany, ja mam zamszowy, brązowy pasek i koniakowe buty i torbę mam taką pośrednią, to nie pasuje. No nie, to może grać dobrze, jeżeli te odcienie się ze sobą właśnie gdzieś tam zgrywają. Jeśli chodzi o temat właśnie tych metalowych elementów, czy to będzie mosiądz, czy to będzie złoto, czy to będzie srebro, no to też warto względem preferencji. Ja na przykład wolę złote wykończenia tych rzeczy i zawsze się staram zrobić tak, że...
Złota skromny. Jakoś tak mi bardziej pasuje. To niektórzy mówią, że właśnie jak jest się młodszym, to lepiej złote, jak jest się starszym i już bardziej szpakowaty na przykład, wtedy srebrny. Ale to tak naprawdę kant tego stołu można sobie rozbić jakby te zasady, bo najlepiej zawsze jest to dobierać do siebie, do swoich preferencji indywidualnych, do tego jak się czujemy w danym dniu. Co do tych masywnych zegarków, takich ciężkich do zestawów garniturowych czy smart casualowych. Znowu, można się zżymać, można się nie zżymać, ale tak jak niektórzy kiedyś się zżymali, że ludzie sneakersy sobie noszą na co dzień i żadnych innych butów nie uznają, tak samo myślę, że trochę się stało z tymi zegarkami. I tutaj na równi z tymi G-Shockami możemy postawić te osławione smartwatche, o których nagrałeś ostatnio internet i w ogóle kanał ci wybuchł prawie. Znaczy nagrałeś odcinek i kanał ci wybuchł po prostu, bo się okazało, że uderzyło to w punkty co bardziej konserwatywnych odbiorców. No. Nie? Więc jest to element życia, jest to element technologii, która się bardzo mocno upowszechniła i przez to, że my będziemy tutaj jak ten właśnie wojący na puszczu mówić, nie wolno tak robić, nie róbcie tak, bo to jest nieklasyczne, nic nie zmieni. Ludzie tak to robią, będą to robić, więc trzeba teraz znaleźć sposób na to, jak do tego podejść. I uważam, że o wiele lepiej wygląda w takim temacie właśnie ze względu na to, że jest bardziej taki minimalistyczny smartwatch w stylu na przykład Apple Watcha, takiego właśnie dosyć prostego, niż G-Shock, bo on jednak jest troszkę z innej parafii, więc ja bym tutaj G-Shocka nie bronił w tych zestawach powiedzmy elegancko garniturowych. Smartwatch mnie jakoś tam nie razi w tym przypadku, chociaż rzeczywiście nadal bardziej klasyczny i lepiej będzie wyglądał klasyczny, fajny zegarek, niekoniecznie jakiś tam super, super drogi. Ja generalnie jestem liberalny dosyć, jeśli chodzi o te tematy modowe, bo to jest też jedno z takich wrednych, paskudnych, trochę krzywdzących przekonań, że jak ktoś się zajmuje estetyką i stylem, to jest modowym hejterem. Czyli ja tylko chodzę i po ulicy sprawdzam, o tu za długie nogawki, a tu coś tam. Nie, jak ja bym miał tak robić, już bym dawno padł na estetyczny zawał, bo sami dobrze wiemy, że jakby takiego pola do obrobienia tego ugoru jest nadal bardzo dużo, mimo tego, że już gdzieś tam działam na tym rynku 12 lat. Ja jestem zwolennikiem raczej w drugą stronę, czyli się potrafię czymś zachwycić. Jak mnie coś złapie estetycznie, że to jest fajne, ciekawe, nie pomyślałbym o tym, jakby nie założyłbym tego, ale mi się to podoba, no to bardziej w tę drugą stronę to działa. Nie oceniam ludzi tak, jak się ubierają, tak samo jak nie lubię, jak ludzie oceniają, nie wiem, samochód, którym jeżdżę, albo jakieś inne rzeczy, które robię, to tak samo jakbym był na miejscu tych ludzi, z którymi się na przykład spotykam, to bym nie chciał na ich miejscu być ocenianym przeze mnie. To mnie interesuje, ja się na tym znam, nie muszę się znać na wielu innych rzeczach, na których znają się inni ludzie i to jest okej. Jakie jest naturalne środowisko dla takiego G-Shocka? No bardziej casualowe rzeczy, jakieś streetwearowe właśnie, bardziej może styl basic, taki minimalistyczny, albo w drugą stronę właśnie może nawet, czyli workwear, styl rugged, czyli znowu jakieś takie ciężkie denimy, militarne kurtki, bomberki, tego typu rzeczy. Ale ktoś chce sobie G-Shocka nosić do garnituru, to niech nosi. I nasza opinia nie za dużo tutaj w tym temacie zmieni. Dokładnie. Jest jeszcze takie pytanie, które mi się spodobało. Piotr napisał, czy w męskiej elegancji jest miejsce na cygaro, czy to raczej śmierdzący dodatek? O, ja na przykład mimo tego, że jeszcze do niedawna mogłem powiedzieć, że w ustach nie trzymałem papierosa, ani jednego, ale 2 lata temu moi dobrzy znajomi prosili mnie, żebym zagrał w takiej etudzie filmowej, którą oni tam produkowali i grałem taksówkarza, który miał cały czas kiepa po prostu w kąciku ust odpalonego, ale nie zaciągałem się trochę jak Bill Clinton, w sensie miałem w ustach, ale się nie zaciągałem, więc nie mogę powiedzieć, że nie miałem nigdy papierosa w ustach, miałem, ale cygaro to jest inny zupełnie temat, bo jednak tam się tym dymem nie można zaciągnąć, bo jak się człowiek zaciągnie, to nie polecam, raz mi się przypadkiem udało i ojejoj. To jest niezła bomba się później dzieje. Więc tak, no z cygarem jest ten problem rzeczywiście, że jak palimy cygaro, to później cali jesteśmy z cygara i klasyczni dżentelmeni, czy ci wyznawcy klasycznej męskiej elegancji mieli na to sposób, czyli mieli takie specjalne marynarki z weluru, które nazywały się bonżurkami, które służyły im do tego, żeby właśnie po domu sobie chodzić, albo mieli takie szlafroki, mieli takie specjalne czapeczki, żeby włosy nie przesiąkały tym dymem. Mieli też specjalne palarnie, czyli albo paliło się na zewnątrz, albo paliło się w jakimś takim specjalnym pomieszczeniu. Więc tak, jest na to miejsce oczywiście, no tylko zachęcam do tego, żeby właśnie, zwłaszcza jeżeli mamy w domu na przykład osoby, które są bardzo wrażliwe na ten dym i tu kobiety często się skarżą na to, że to niefajnie pachnie, bo taka jest prawda, że przyjemność spalenia cygara jest okupiona tym, że później ten dym się gdzieś tam zostaje w tym temacie i na sobie i trzeba wszystko zrobić, więc nie zalecam palenia cygar w takich ubraniach, których na przykład nie można czyścić łatwo, bo ten dym się będzie później po prostu utrzymywał i żadne perfumy tego nie zakryją.
Ale ja sam, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, często sobie tutaj kopcę i mam w tym przypadku zwolennika też i przyjaciela w postaci Karola od nas z zespołu. Często się umawiamy, czy to u mnie na przykład na balkonie, czy to u niego na balkonie. Przygotowujemy sobie, wtedy uprawiamy tak zwany food pairing cygarowy, czyli mamy jakąś dobrą czekoladę, mamy jakieś tam beef jerky, bo Karol bardzo lubi, jakieś tam orzeszki i tak dalej. No i tu sobie jemy, tu sobie rozmawiamy o winie, śpiewie, życiu i innych rzeczach i palimy sobie cygarko. Jedno, o kurde, to ciekawe. To bym raczej, jak tak opowiadałeś, to miałem wrażenie, że za chwilę przejdziesz do jakiegoś takiego wątku, że jesteś totalnie przeciwny, że nie masz... Nie wiesz dokładnie, jak ugryźć ten temat i że spoko, że kiedyś to było tak, ale to tylko jakieś tam anegdotyczne tematy, a tu proszę. Koneser, cygar. Ja paliłem cygaro chyba raz w życiu i takie średnie, szczerze mówiąc. Ale to być może było kiepskie, więc kto wie, nie wiem. Może by musiał w etiudzie filmowej zagrać i jakoś poprzebywać trochę dłużej. Ale tutaj od razu widzę, że Szymon Kowalski pisze ciekawą rzecz, że są perfumy z nutami tytoniowymi i wiele osób sobie ceni zapach cygar na ubiorze i to jest prawda. Rzeczywiście są te drzewne, dymne takie nuty. Mm-hmm. Tylko czy one się pokrywają z tymi, które są w perfumach, to tutaj myślę, żebym polemizował, ale oczywiście jest to uwaga z gatunku cennych. Tak, gdyby nie było pewnie tamtych produktów spalania, to pewnie mogłoby coś być podobnego, natomiast samo cygaro chyba trochę się jednak różni od perfum, które mają jakieś tam aromaty tytoniowe. Jest tutaj, na początku ci mówiłem, że to będzie prawie jak Hate Park, że generalnie tutaj społeczność lubi wyrażać poglądy i dzielić się jakimiś spostrzeżeniami. Tutaj Gridis napisał to a propos Dandycore, mam wrażenie, a właściwie to Gridis ma wrażenie, że zabrakło u was progresu w treściach. Od lat gadacie o tym samym, nic więc dziwnego, że czytelnicy trochę odpłynęli. Tymi, którzy z mojej perspektywy zrobili progres, to Karol i Piotr. Piotr pewnie, tak. No to odbijam piłeczkę, skoro dostałem przyzwolenie, że mogę tutaj działać, to powiem. Jest pewien problem, jeśli chodzi o temat treści takich, że ich pula jest skończona. W sensie jest wiele takich rzeczy, o których można gadać godzinami. Są takie, które są warte delikatnego wspomnienia, są takie, które wspomnienia warte nawet nie są, ze względu na to, że interesują może z 15 osób. Jak już gadamy o Hate Parkach, no to Krzysztof Stanowski, kiedy odchodził z kanału sportowego, mówił, że jeżeli na live'ie u niego tam w takich tematach jest tam, nie wiem, kilkaset osób, czy tam 2000 osób, czy w ogóle, że ogląda to 10 tysięcy osób, czy 20 tysięcy osób, to jest jak małe miasto powiatowe i to nie jest jakby zasięg, który go interesuje, nie? Biorąc pod uwagę to, o czym mówiłem, że z roku na rok sukcesywnie obcinam kilkadziesiąt tysięcy osób, które są zainteresowane tym tematem i zostaje nam jakieś 60 tysięcy osób, to też musimy pamiętać, że jest pewna część osób, które wypada z przyczyn, o których też już mówiliśmy, że nudzą się tematem, mają inne jakieś zajawki, nie wiem, kończą mi się okazje, bo nie wiem, zmieniają pracę i już nie muszą się ubierać, tak? Byli prawnikami na przykład w korporacji i musieli się ubierać, a idą sobie na home office i już nie muszą, nie? I z drugiej strony przychodzą też nowe osoby, więc my musimy dbać o te nowe osoby, bo tam one bardzo często nie mają tych podstaw i im trzeba to podrzucić, nie? W sensie te basicowe takie tematy, niektóre tematy trzeba odświeżyć, bo format zrobiony 5 lat temu, jak chociażby temat zegarki do 300 zł zdążył się zdezaktualizować, bo już większość z nich jest do 500 zł, a nie do 300 zł. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Problem z rozwojem jest taki, że jeżeli ja bym miał pełną swobodę mówienia na tematy, które mnie super interesują, to byśmy odlecieli, i tak samo jest z Kamarolem, z Piotrem i tak dalej, odlecielibyśmy w takie niszowe rzeczy, które by interesowały 10-15 osób, a na tym nie da się zbudować dobrze działającego, prosperującego biznesu, bo ja mam całą listę tematów na przykład na YouTubie czy na jakieś inne rzeczy, które chętnie bym zrealizował, ale ja totalnie wiem, że się nie opłaca ich realizować. I to jest niestety ten problem wolności kreatywnej, która jest często ograniczana takim kagańcem tego, że nie będę tego robił, bo to jest robota głupiego i to jest na marne. Fajnie byłoby to zrobić, ale nie przyniesie to pieniędzy, a w kontekście na przykład takiego YouTube'a i algorytmizacji wszystkiego, tutaj jedna, dwie, trzy słabsze treści może ci zarżnąć po prostu pół roku czy rok ostatni twojego działania, więc trzeba być naprawdę bardzo, bardzo delikatnym. I wiem, że tutaj wszyscy narzekają na to, że nie wiem, często jest to samo, albo w taki sam sposób robione, albo fajnie byłoby poeksplorować jakieś nowe rzeczy. Tylko później się okazuje, że jeżeli chodzi o
głosowania portfelem, do głosowania łapką w górę, do głosowania czymkolwiek innym, co się przekłada na ten zasięg social mediowy. Prawda jest niestety taka, że tego zasięgu gdzieś tam nie ma. I dzisiaj przy tym temacie, kiedy 90% wyświetleń pochodzi z rekomendacji, czyli z karty głównej, ze strony głównej YouTube'a, z rekomendacji na boku i tak dalej, no to się nie da robić rzeczy, które są super niszowe, bo to jest skazywanie siebie na po prostu wielką frustrację cały czas i gdzieś tam działanie. Czy jeśli chodzi o progres, to zależy, ja bardzo chętnie usłyszał Gridis od ciebie, na jakim polu ten progres jest dla ciebie niewystarczający na przykład. Czy to jest progres stylistyczny, czy to jest progres formatowy, czy o co tutaj chodzi, nie? No bo my jesteśmy edukatorami. Ja wiem bardzo dobrze, że gdybyśmy, nie wiem, próbowali pójść w jakieś formaty takie trochę bardziej rozrywkowe, to może byłoby tego więcej, ale chcemy robić to w zgodzie też ze sobą, tak jak to lubimy, czyli jak ktoś wpada do filmu, to on ma dostać odpowiedź na to pytanie, które zawiera się w tytule, w opisie tego filmu, ta obietnica, która jest tam dana, typu właśnie, nie wiem, jak wybrać koszulę po obejrzeniu tego filmu, nie? Jaki zegarek pasuje do tego, jak się ubrać na własny ślub, etc., etc., to on ma wyjść z taką wiedzą, która tam jest. Nie, jakby nie jara mnie takie robienie, takie bajtowanie, że tam jest jakaś obietnica, ona jest dowiedziona na 20-30 po prostu procent, nie? No tak mamy. I wiem, że na tym tracimy trochę też, bo niestety media poszły w stronę tego, że wszystko ma być rozrywką. I tu wszyscy na tym tracą, ci, którzy właśnie podchodzą tak bardziej edukacyjnie do tego tematu, bo są niektóre tematy, których się nie da w taki sposób zrobić, albo robi się je i się płacze, tu ma się uśmiech przed kamerą, ale w środku się płacze po prostu strasznie, że kurka wodna to nie jest to, co ja bym chciał robić. I na trzecią nóżkę zawsze się przegrywa z tematami stricte rozrywkowymi. Zawsze. Nie ma szansy zrobić po prostu lepszej rozrywki niż content stricte rozrywkowy. I to jakby don't hate the player, hate the game. Taki system został nam tutaj wypracowany, taki system się najbardziej wszystkim platformom mediowym, social mediowym opłaca. I dopóki on się nie będzie, dopóki on się nie przestanie opłacać, albo nie znajdzie się jakiegoś sposobu, o którym na przykład, nie wiem, Dawid Myśliwiec mówił, że może warto byłoby wydzielić jakąś część YouTube'a na treści bardziej ambitne, nie? To może to byłby jakiś temat. Ale znowu, no, czy to byłoby sensowne, nie jestem w stanie ocenić tego na ten moment. Właśnie to jest problematyczne, ja tutaj też dorzucę coś od siebie, bo też się z tym mierzę bardzo często, że z mojej, jakby wiesz, ty powiedziałeś o tym, że masz dużo pomysłów, których nie realizujesz, bo one są nieopłacalne. A ja zauważyłem coś takiego, że bardzo dużo widzów tego kanału na kanale TikTok proponuje tematy odcinków właśnie takie, które w dużej mierze oprócz czasu poświęconego na przygotowanie nie zainteresują wielu osób, dlatego ja nie jestem w stanie ich robić, bo też dobrze zwróciłeś uwagę i fajnie, ja jestem zdania, żeby mówić, żeby być transparentnym w większości swoich działań i w życiu prywatnym również. To jest rzecz, której się nauczyłem w mojej pracy, współpracując w zasadzie z moim poprzednim współpracownikiem, firmą, z którą współpracowałem. To była właśnie transparencja na wszystkich etapach, od wynagrodzeń po jakieś sprawy. Tam nie było ukrytych, znaczy zdarzały się oczywiście jakieś tam rozmowy na priv, ale te rzeczy, które miały być publiczne, to były publiczne, podczas gdy w niektórych organizacjach one są ukryte. I ja się tego nauczyłem tutaj i chciałem to też powiedzieć, że słusznie mówisz o tym, że jeżeli coś jest nieopłacalne biznesowo, to nie ma sensu tutaj na siłę tworzyć jakiegoś poczucia misji albo czegoś, co spowoduje, że wiesz, ty zrobisz materiał, który będzie mega niszowy, po to, żeby trochę lepiej się z tym wszystkim poczuć, żeby poczuć, że jest zrobione coś, jest zrobiony materiał wartościowy, ale w rezultacie on pochłonie przede wszystkim koszty, znaczy wygeneruje koszty, a nie przyniesie żadnego zwrotu poza tą satysfakcją. I to nie ma w tym absolutnie nic złego, moim zdaniem, żeby raz na jakiś czas stworzyć coś misyjnego albo coś jakościowego, co niekoniecznie się będzie klikało, ale to już wspomniany Krzysiek Stanowski o tym mówił, że dobór gości, dobór tematów jest przede wszystkim uzależniony od tego, co przyniesie realną korzyść. I jeżeli
jeżeli traktuje się to poważnie, nie traktuje się kanału jak kanału akurat w tym przypadku, nie wiem, bloga, strony, cokolwiek, czegokolwiek, jako wyłącznie formatu takiego hobbystycznego, który nie ma przynosić nie wiadomo czego, tylko właśnie jak biznes, jak pewną formę przeżycia i utrzymania się z tego, próby przynajmniej, no to jest to logiczne. No, nikt nie będzie ryzykował swojej pracy po to, żeby stworzyć coś, co przyniesie, no nie wiem, nie zrezygnujecie ze swojej standardowej pracy na rzecz wolontariatu, mimo że on jest szalenie jakby, no jest wartościowy, nie? Przynosi o wiele więcej pewnie niż siedzenie i odbijanie po 8 godzinach tam przepustki, przyniesie z pewnością więcej satysfakcji, ale to tutaj wygląda bardzo podobnie, nie? Jeżeli są tematy, które się... temat miniaturek. Dużo osób zwraca mi uwagę, że wydoroślałbyś w końcu, bo robisz durne miny na miniaturkach, ale komentarz, dlatego że ktoś to komentuje, że w to kliknął, to spełniło swoją rolę. Ja może wyjdę na błazna i będę tutaj 10 zegarków do 1000 złotych, ale to wygeneruje z kolei emocje w widzu, nie? Że on to kliknie, on w to wejdzie, zainteresuje się tym tematem, co w gruncie rzeczy jest też samo w sobie dobre, więc to miałem na marginesie tutaj. Dygresję to ten, nie? Miałem dużo dygresję to ten. Ale się zrozumiałem. Ale dobrze. Trochę tak to wygląda, nie? Bo dużo osób o tym zapomina, trochę tak traktując twórców jako koncerty życzeń, nie? Zrób o tym, a zrób o tym, a zrób odcinek o tym. Tylko że to nie jest chwila, tak jak teraz sobie siedzimy i tam gadamy i mówimy z głowy to, co jest efektem jakiegoś tam naszego doświadczenia. Tylko do tego trzeba się przygotować, trzeba to nagrać, zmontować, dystrybuować później. Ostatnio nagrałem odcinek o zegarkach dla kobiet i przedstawiłem tam jakieś tam swoje przemyślenia, że wiesz, faceci nie potrafią za bardzo nie wiedzą, co kobietom może się podobać. Mhm. I to jest taki główny wniosek z tego. Ten film był dla mnie, przyjemnie mi się go nagrywało, nie miał jakiegoś scenariusza i myślałem, że będzie rzeczywiście wywołał ogromną dyskusję i wywołał tę dyskusję, ale wyświetlenia z niego są najniższe w historii kanału w ciągu tam ostatniego roku, czy tam no nie wiem, ostatniego roku to nie powinienem na to tak patrzeć, bo jestem tu zaledwie od tam 3 miesięcy znowu po powrocie, ale do tego zmierzam, nie? Że nie zawsze nie zawsze temat, który wydaje się nawet ciekawy i taki, który wydaje się, że zaangażuje dużo osób, nie zawsze potem to jest odzwierciedlone w wynikach. I dlatego, że opublikowałem go prawdopodobnie w niedzielę o godzinie 13, to się obejrzał gorzej niż abym go opublikował we wtorek o 20, więc dużo jest takich błędów, dużo jest też rzeczy wynikających z tego algorytmu, który później obcina te zasięgi, no i też trudno się dziwić, że tacy twórcy jak ja czy wy decydujemy się na inne formaty, takie, które być może znowu są gadaniem o tym samym, bo znowu kolejne zestawienie, ale to zestawienie jest rzeczywiście przydatne, ono jest potrzebne, żeby było zaktualizowane i się przydaje rzeczywiście, a to, że ma taką formę rozrywkową, to tylko dobrze dla samego tematu, nie? Bo możliwe, że ktoś zostanie na dłużej. Na marginesie, bo to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, więc bardzo dobrze, Krzysiu, że się rozgadujesz, bo mi otworzyłeś kolejną szufladkę. Jest taka w ogóle aplikacja na Wykopie czytałem o tym, jest taka aplikacja, która zamyka dzioby youtuberom. W sensie ponoć można sobie zainstalować takie rozszerzenie chyba do Chroma, żeby na każdej miniaturce, gdzie jest otwarty dziób, było zamknięte i gdzieś tam to się super przerabia po prostu. To polecam, polecam w takim razie. Można się zainteresować takim tematem, a na to są badania, że te bardzo sensacjonalizacyjne, takie emocjonująco bardziej naładowane miniaturki mają jakieś 20-30% więcej kliknięć, a tu się gra, wiecie, my teraz właśnie tutaj widzę, że się wyświetla, że jest godzina zero na kanale zero, jest 32 tysiące obserwujących, oglądających tamto, no i my konkurujemy z takim tematem, tak, czy oglądacie sobie wywiad z Cezarym Pazurą, czy oglądacie sobie nasz wywiad, który tutaj prowadzimy, i to jest bezlitosna gra, my nie jesteśmy w stanie wygrać w tym temacie, tak? Nie jesteśmy. Więc to taki mały marginesik. Co do w ogóle samego działania YouTube'a, bo ze względu też na to, że gdzieś tam uczę dzieciaki, jeszcze dzieciaki. Dzieciaki. 19-latkowie zazwyczaj. Nie no, ja jest już kilkanaście lat różnicy po prostu. To jest strasznie zabawne, jak sobie uświadamiam to, że wiesz, tam są ludzie, którzy na przykład niedługo będą już żyli w momencie, kiedy iPhone był na świecie, tak?
wprowadzony i to było dla nich normalne, bo już sobie oglądali na nim bajki. To jest, strasznie jest to zabawne, nie? Że są ludzie, którzy nie pamiętają jakichś takich bardzo podstawowych rzeczy, które dla mnie są takim tematem, który boomer, no niestety, trzeba się później milenial. No, zobaczymy, whatever. Ale wracając, że staram się być na bieżąco z tymi tematami jakby tej social mediowej gry. No i na jednym ze szkoleń, które gdzieś tam odbywałem w kontekście YouTube'a, no to tam padło jedno słowo, które myślę, że też może być ciekawe. Ja też jestem zwolennikiem grania w otwarte karty. My też często ludziom mówimy, że nie zrobimy tego, bo się nie opyla. Albo mówimy, nie musicie nam nic robić, oglądajcie, dajcie tą łapkę w górę, wiem, że to denerwuje was strasznie, jak to się pojawia, ale to jest cholernie ważne. Dlatego w tym momencie zapraszamy do kliknięcia łapki w górę. Ja sobie odświeżyłem tutaj, widzę, że jest 77. Dobijmy do 100. Jest 103 osoby na transmisji, dobijemy do 100. Ja zaraz odświeżę, jak będzie 100, to będziemy bić brawo. Wracając do tematu. To, że w ogóle na YouTubie są kanały, to jest jedna z najbardziej mylących rzeczy w kontekście nazwy, jak już mówiliśmy, że nazwy mają znaczenie, nie? Że kanał na YouTubie nie powinien być kanałem, nie może być prowadzony jak kanał telewizyjny, tak per analogiam, tak? Bo na kanale telewizyjnym masz, nie wiem, wiadomości, później masz serial, później masz gierkę jakąś, teleturniej czy coś, nie? A żeby dobrze kanał na YouTubie działał, zwłaszcza w tym temacie rekomendacyjnym, to on musi być programem telewizyjnym, z przewidywalnym formatem, z pewnymi elementami, które się zawsze pojawiają. No i samo to, że na przykład jak masz kanał o zegarkach dla mężczyzn, no to ja się nie dziwię, że w ogóle kanał, znaczy, że film o zegarkach dla kobiet poszedł gorzej i to nawet kwestia pory publikacji, to, że on był poza kolejnością, może mieć znaczenie oczywiście, ale to nie jest korowy temat, który interesuje twoją publikę i o wiele mniej pewnie osób jest w stanie kliknąć, nawet jak widzisz, że jest Krzysiu, który właśnie otwiera dzioba na miniaturce, ale mówię akurat o zegarkach dla kobiet, nie? A ja na przykład jestem widzem, który nie ma kobiety i mnie to nie interesuje, nie klikam, nie? Już nie złapiesz takiego gościa. Na ten temat, więc go tracisz, więc od razu ten CTR, czyli ten click-through rate, który jest wszystkim dzisiaj w tym temacie, czyli jest ten procent osób, które kliknęły w miniaturkę w stosunku do tych całego 100%, które zobaczyły, tak, i on tam oscyluje na super kanałach w granicach kilkunastu procent, na dobrych kanałach od 5% do 10% i tak na tych, co sobie tam mają jakąś stałą bazę, to spada później do poniżej 5%, nie? No i tu znowu z pustego i Salomon nie naleje, a jeżeli my mielibyśmy, wracając jakby do tego tematu, którego wyszliśmy, czyli realizacji pomysłów, które są fajne na papierze, ale od razu widzisz z kalkulacji, że ci nie wychodzą, no to jest po prostu cień robienia biznesu opartego o pasję, tak? Czyli niby tam było mówione, że jakiś tam ten Konfucjusz mówił, że znajdź pasję, zamień w pracy, nie przepracujesz ani jednego dnia. Jednego dnia, oczywiście. Co on blogerzy, tam myślał? Blogerzy to mówili swego czasu na każdej możliwej prelekcji. Tak, nie przepracujesz. Ja pracuję po 18 czasami godzin dziennie po prostu, tylko że to nie odczuwam tego jako pracy, ale to jest de facto tak, że gdzieś tam to jest. Zresztą samo to, że siedzimy dzisiaj tutaj po nocy, tak? No jesteśmy w pracy de facto. No, zamknij to w jakichś ramach czasowych i ci wyjdzie szychta, nie? Często się to pomija, ale no niestety praca na swoim zawsze, to niezależnie od tego, czy jesteś influencerem, czy jesteś twórcą internetowym, ja wolę określenie twórca internetowy, bo to jest takie bardziej odnoszące się do tego, co my tutaj robimy, to nie jest influence taki, że mówimy wam, hejka, fajny zegarek, kupcie sobie, ale kim ty typy jesteś, żeby mówić o zegarkach, nie? No stoi za czymś jakaś fajna tam książka, za doświadczenie. Fajna książka, kupcie sobie, polecamy z kodem TikTok 10% rabat. Więc zawsze się pracuje więcej, nie? I to idzie w tematy. No wczoraj na przykład jak robiliśmy tam do second handów zdjęcia, to nam zrobienie zdjęć zajmuje około tam 6 godzin ze wszystkim, ale to powstaje od 600 do 800 zdjęć, nie? Więc to jest tak, że na minutę powstaje więcej niż jedno zdjęcie po prostu zazwyczaj. A jeszcze jest sytuacja taka, że trzeba ten manekin tam ubrać, trzeba wyselekcjonować te rzeczy. Ja już przestałem też przygotowywać sobie zestawy, tylko szyję na bieżąco, nie? Ale to jest skill, bo to jest po kilku latach już jest tak, że ja już wiem, dobieram na ślepo po prostu. Jakbyś mnie o 3 nad ranem postawił, to ja to zbiorę, nie? Albo nie wiem, tam ci wypowiem się, dlaczego granatowa marynarka to jest najlepszy motyw na pierwszą podstawową marynarkę, nie? I ja wiem, że niektórych ludzi to triggeruje, dlatego tutaj chciałem, żeby właśnie kolega doprecyzował nam ten temat. O jaką stagnację chodzi, bo czy ja jestem zadowolony z tego, że gadam o tym, że granatowa marynarka jest fajna, albo że biała koszula jest taka, albo że zwykły, prosty, elegancki zegarek jest fajny, nie jara mnie to, ale
przez to, że ja to mówię, ja jestem w stanie robić te 20, na przykład 30% rzeczy, które jarają mnie absolutnie. I tak niestety bywa. To nie jest tak, że prowadzenie tego typu biznesu jest usłane różami i fiołkami, po prostu się robi, to z każdą robotą tak jest, nie? Ludzie nienawidzą swoich prac, jakieś tam, które mają na przykład na etacie i myślą, ale to by było fajnie, jakbym sobie założył na przykład, nie wiem, jakiś tam właśnie taki kanał na YouTubie, byłbym sobie influencerem, a później się okazuje, że jak dochodzi co do czego, to się orientują ci ludzie, że 80% tej pracy jest robiona na backendzie, nikt ci za nim nie zapłaci, nikt ci za nią nie podziękuje, a jeszcze dostaniesz później burę w komentarzach na przykład, że coś tam mógłbyś zrobić lepiej, albo nie wiem, światło przestawić, albo wiadomo, coś ci się tam... No i to jest właśnie to, więc tu trzeba mieć odpowiednią konstrukcję psychiczną i trzeba mieć świadomość, dlatego że mnie zawsze śmieszy, jak są te badania też, które pokazują, że dzieciaki szkolne, gdzie 95% ludzi chce być influencerami. Oni w ogóle nie wiedzą, na czym ta robota polega. W ogóle. Oni widzą scenę, a nie kulisy tej roboty. No to jest jak, wiesz, już gadając jak totalni boomerzy, jak byliśmy dzieciakami, no to właśnie myśleliśmy o tym, że wiesz, chciałbym być piosenkarką, aktorem, malarzem, kimś tam, tylko że to jest ten wynik już jakiejś włożonej pracy, edukacji i tak dalej, ale nikt nie mówi o próbach, o w przypadku muzyki chociażby, próby, transport rzeczy, logistyka cała, załatwianie papierów, dogadywanie kontraktów, dogadywanie jakichś tam świateł, nagłośnienia. To są takie rzeczy, które z mojego jakiegoś tam niewielkiego doświadczenia, ale jednak zawsze z muzyką i też taką komercyjną, powiedzmy, no bo kilka tam koncertów za pieniądze zagrałem. No i to jest jednak ten backstage, którego się nie widzi, nie? A jednak dziewczynki chcą koniecznie być piosenkarkami, a dzieciaki ogólnie chcą być influencerami, ale nie mają pojęcia o tym, z czym się mierzy influencer. Ja nie mówię tutaj o sobie, bo tak też mi dużo bliżej jest do twórca cyfrowy, twórca internetowy, niż do influencera czy youtubera, bo jakby to jest trochę szersze. I też nie wynika bezpośrednio z YouTube'a, bo ja wcześniej byłem blogerem i tak dalej. Ale no to są takie rzeczy, które faktycznie warto byłoby Greedies tutaj doprecyzować. Jeżeli jesteś jeszcze z nami, to może doprecyzuj, bo to na pewno będzie też feedback dla chłopaków, dla Dawida. A tak jak mówiłem, hate parki zawsze generują emocje, a to można by było trochę też podyskutować. Ale wracając w ogóle do innych tematów, bo mamy tu jeszcze inne pytanie. Krystian napisał, Częstochowa ogląda i pozdrawia, również pozdrawiamy. Pytanie, kolor tarczy, koperty zegarka klasycznego, a ich stopnie formalności, jak to wygląda? Złota koperta, niebieska tarcza do żakietu? No to właśnie, na przykład żakiet. No, czym jest żakiet w ogóle? Żakiet to jest taki najbardziej formalny strój dzienny, który niektórzy mówią, że jest w ogóle najlepszy strój właśnie dzienny na ślub, bo taki najwyższy poziom formalności. Ale no, kto dzisiaj będzie zakładał marynarkę typu jaskółka, spodnie sztuczkowe, kamizelkę wysoką? No, jedynym momentem, kiedy żakiet jest uzasadniony, no to często taki bardzo, bardzo klasyczny retro, reko ślub będzie w stylu powiedzmy lat 20 na przykład, czy tam 30. A gdzie można to znaleźć w popkulturze? No jak wszelkiego rodzaju jakieś imprezy związane z Royal Family w Wielkiej Brytanii są, no to bardzo często na przykład Sir David Beckham i Victoria Beckham, no to ona sobie jest właśnie w jakiejś sukienusi ładnej i w takim kapelusiku z taką walką, a on jest w żakiecie. Właśnie tak. No i tutaj temat zegarek do żakietu, no to wedle klasycznych zasad elegancji nie, bo tam jest mankiet na spinki, a do mankietu na spinki to tak zegarek ciężko. Trochę, zwłaszcza, że nieporęczne, właśnie, że ta forma nie podąża za tą funkcją, że ten mankiet, on nie chowa tego zegarka dobrze i często gdzieś tam właśnie tak jakoś wystaje. To jest ciekawy temat. To ciekawe bardzo, bo tak wiesz, bo zazwyczaj z perspektywy tej zegarkowej zazwyczaj mówi się o tym, że po prostu, wiesz, do garnituru, do koszuli, no to zegarek możliwie cienki, niewielki, nieduży, niedominujący, nie? Natomiast ciekawe jest to, co mówisz, że do koszuli na spinki zegarek generalnie jest takim dodatkiem, nie wiem, niepożądanym albo niepasującym? No, może powiedzmy tak, pierwotnie nie stosowano tego w taki sposób, samo to też w ogóle, że na przykład najczęstszym takim tematem, do którego się przyczepiają właśnie ci zwolennicy klasycznej męskiej elegancji w kontekście choćby, nie wiem, nowego Jamesa Bonda jest to, że do smokingu zawsze ma właśnie omegę i to jeszcze na bransolecie, nie? Tak, no, tak, Tool Watch, tak naprawdę. Tak, więc jakby zegarek smoking to już w ogóle no-no, nie? Tam jest jasno, twardo powiedziane, że nie. Nie ta okazja, bo jak jesteś wieczorowo, to nie liczysz czasu, nie? Liczysz czas w wychylonych łychach.
a nie na zegarku. Więc tutaj generalnie jest tak, że bardzo często, i właśnie, i tu, o, bardzo dobrze, że kieszonkowy, tak, czyli właśnie na dewizce tutaj schowany i wtedy sobie wyciągasz i dajesz, bo tak jest po prostu trochę bardziej funkcjonalnie. Tu super GT Profot, super, super temat, bo bym oczywiście o tym zapomniał, więc punkt dla ciebie. Tak, jeśli chodzi o te tematy związane z kolorami, no to tak, jeżeli ja miałbym osobiście powiedzieć, jakby to wyglądało, no to wydaje mi się, że złoty zegarek powyżej srebrnego, czyli jest taki bardziej, powiedzmy, elegancki ten złoty, ze względu na to właśnie, że też złoto w hierarchii kruszców stoi wyżej od srebra w tym względzie, ale znowu, nie ma co się picować, warto to dobierać do tego, co się lubi, bo jeżeli ktoś miałby na podstawie tego, że jakiś typ z internetu powiedział, że złoty jest lepszy i bardziej formalny od srebrnego, miałby rezygnować ze swojego ulubionego srebrnego zegarka, to nie ma sensu tego robić. Zawsze kupić złoty, nie? Może zawsze tutaj... Ja mogę tutaj stworzyć jakiś tam ranking złotych zegarków, które uważam za najlepsze. No można, ale tutaj złota koperta, niebieska tarcza. W ogóle kolorowe tarcze są mało takie, powiedzmy, formalne, że znowu, generalnie zasady elegancji są dosyć proste, mimo tego, że się wydają często ludziom skomplikowane. Im prostsza forma, tym bardziej elegancko. Dlatego jak masz zwykły, jednolity garnitur, to będzie bardziej elegancki, bardziej formalny od garnituru w kratę, bo po prostu jest prostszy, nie? Biała koszula jest prostsza od koszuli właśnie w kraty czy w paski w tym temacie. To jest prosta sprawa, więc jeżeli when in doubt, think simplicity, nie? Czyli jak masz prosty, elegancki zegarek, cienki właśnie taki, który nie ma tam na tej tarczy naćkane dużo rzeczy, ona jest czytelna, jasna, prosta, prościutki pasek, to on będzie bardziej formalny. I w tym przypadku do żakietu, jeżeli już jakiś tam zegarek trzeba byłoby dobrać, no to nie na dewizce, no to w takim układzie po prostu taki, który będzie dosyć prosty, minimalistyczny w formie i raczej z jasną tarczą, no bo to też zwiększa czytelność, nie? Bo tam oczywiście widziałem, że ten mój ulubiony właśnie Orient Bambino ostatnio choruje, bo mi podesłał mój znajomy zegarkowy świr, podesłał mi takiego z bordową tarczą, a ja jestem wielkim psychofanem koloru bordowego i w ogóle też polecam serdecznie sobie włączyć do garderoby, jeżeli szukacie czegoś trochę bardziej charakternego od tych wszystkich bieli, granatów, błękitów, czerni, beży, ale żeby nie było przegięcie w drugą stronę, że za ostre, nie? Ten bordowy jest taki fajny, bo on łączy charakter czerwieni z bazowością granatu i to jest po prostu, jak się to weźmie, to nie weźmie się jedno i drugie, to nie powstają atomówki ani czokapik, ale powstaje piękny kolor, który nadaje wiele charakteru i nadal nie jest aż tak mocno popularny. Zresztą samo to dzisiaj, może jak widzicie, też kratka jest granatowo-bordowa, czyli w kolorach identyfikacji, no oczywiście, że tak, wszystko podprogowo leci. To jest wszystko przemyślane. Paweł wysłał super czata. Dzięki, Pawle. Jak zawsze można liczyć na ciekawe pytanie i też wsparcie kanału. Bardzo, bardzo mi miło, ale jest pytanie. Która z polskich marek produkujących zegarki według ciebie ma najciekawszy design? Dawid, jak ty kojarzysz w ogóle jakieś polskie marki? Nie wiem. Coś Błonie, ci świta? Na pewno. Błonie? Mhm. Błonie i chyba tylko tyle, nie będę tutaj struga eksperta w temacie, na którym się nie znam, bo lubię się wypowiadać na te, na których się znam, a nie znam, to możesz podrzucić, jakie są, bo może coś mi się obiło. Okej, mamy sporo marek, mamy Sikora, który się jest inspirowany motoryzacją głównie, pisze się Xikor, ale to tylko dlatego, żeby anglojęzyczni odbiorcy, klienci mieli też możliwość wypowiedzenia tej nazwy, bo nie wiedzieliby pewnie, jak to przeczytać po polsku. Jest Balticus oczywiście, jest ostatnia premiera, czyli taki zegarek, na razie jest jeden, więc pierwszy premierowy debiut, czyli marka Arach, która jest z kolei inspirowana pająkami trochę i walką właściciela marki z arachnofobią, co jest też ciekawe. Jest oczywiście Błonie, o którym wspominałeś, to już takie klasyczne i marka z dłuższym stażem, nawet po reaktywacji. Co jeszcze mamy polskiego? Oczywiście jakieś takie marki typu Leon Prokop, które istniały, albo Polpora. Wydaje mi się, że tak, gdybym miał tobie coś polecać, to właśnie raczej w kierunku tych klasyczków, nie? Bo zdecydowanie u ciebie najbardziej one by znalazły zastosowanie. Natomiast nie wiem, jeżeli to jest do mnie pytanie i najciekawsze, a jeszcze Wratislawia Conceptum, jakbym mógł zapomnieć o wrocławskiej marce. No właśnie Piotr wpisał, że Wratislawia. Tak, Wratislawia Conceptum. Gdybym ja miał coś dla siebie wybierać, to chyba właśnie Wratislawię, ale ze względu na to, że i jeszcze jest Gerlach oczywiście.
Ale to chyba tylko ze względu na to, że po prostu podoba mi się podejście marki do informowania o kraju pochodzenia i gdzie zegarek został złożony, wyprodukowany i tak dalej. I też lubię takie trochę klimaty w stylu właśnie wyścigowym i tak dalej. To jest też taka domena tej marki. Natomiast no, sporo jest marek różnych ciekawych, interesujących. Myślę, że jeżeli się dobrze przejrzy portfolio tych różnych marek, to z pewnością ktoś znajdzie coś dla siebie. No, Błonie jest takie najbardziej chyba klasyczne też, bo idą w takim kierunku, chociaż na przykład ostatnia premiera związana z Baltazarem Gąbką jest już takim właśnie trochę ukłonem w kierunku tych osób, które nie do końca chcą mieć takie do bólu proste zegarki, tylko właśnie idą trochę w innym kierunku. Ale jeszcze uzupełniając pytanie, dzięki wielkie Pawle za super czat, ale jeszcze uzupełniając tam to pytanie o klasyki, o dobór i tak dalej, to Szymon Kowalski napisał, że lubi nosić garniturowce do dresów, a divery do marynarki. Co uważamy o kontrolowanym łamaniu zasad? Ja kiedyś nagrałem taki odcinek diver do garnituru, to można sobie tam zobaczyć, co ja o tym myślę, bo się jakoś to był jeden z pierwszych chyba w ogóle. Dobrze nie pamiętam? Wiem, czy... Nie, chyba nie. On był, nie wiem, może po roku gdzieś, nie wiem. Jakbym miał go sprawdzić, to pewnie jakiś 50 albo 60. Ale mogę zaraz zobaczyć, jaki to był. Natomiast tobie oddaję głos, bo ty masz zdecydowanie więcej do powiedzenia w tym temacie. Jasne. No kontrolowane łamanie zasad to jest coś takiego, co jest jak tlen dla w ogóle stylu, uważam. Że jeżeli się cały czas by mieliło tę samą nienatlenowaną krew, to jest prosta droga do tego, żeby umrzeć. I tak samo jest ze stylem właśnie, że te wszelkiego rodzaju trendy, innowacje biorą się z tego, że ktoś raz stwierdził, że kurczę, a może by to spróbować zrobić inaczej. I później się okazało, że inni to podłapali i coś nowego się stało. Więc ja jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, żeby próbować, zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, gdzie dominującym stylem męskim i fajnie stał się smart casual jednak. Jak ktoś myśli o modzie męskiej współczesnej, także na przykład, nie wiem, interesuje się tym tematem albo chce się zacząć interesować, to prawdopodobnie myśli o takiej modzie właśnie, która jest w miarę elegancka, ale jest też taka właśnie przełamana, jest taka nie do końca jakby właśnie odtwórczo elegancka przy tym, nie? Mhm. I to jest bardzo, bardzo fajne, więc ja w ogóle daję tutaj zielone światło na takie zmiany i zdecydowanie jest to fajny motyw, jest to fajny motyw. Warto próbować, warto testować sztywność tych zasad, warto sprawdzić sobie, jak to gdzieś tam działa, nie? Mhm. No tak, ja też jestem tego zdania. Sprawdziłem, to był 95. odcinek, czyli zakładając, że w pierwszych latach prowadzenia kanału publikowałem jeden film co tydzień, zawsze, to 95, no to 95 tygodni, to tak, nie wiem. Kurczę. To tak, nie tak kilka lat prowadzenia, no. To mnie się wydawało, że to jakoś szybciej trochę było. To sprawdziłem. Natomiast ja też jestem zdania tego, że warto próbować, ale też chyba bez przeginania w żadną ze stron. To znaczy, mam taki zegarek Citizen Stilet, on jest taki bardzo klasyczny, ale jest na bransolecie. Ja bardzo często zakładałem go do garnituru. Nie uważam wcale, że on wyglądał jakoś źle z tym garniturem na weselu. Nie było przyjęcie u prezydenta kraju, ani żadna bardzo formalna uroczystość. Nie odbierałem pokojowej Nagrody Nobla, więc wydaje mi się, że dla mnie to był całkiem udany wybór, ale też z kolei wbrew tym wszystkim zasadom sztywnym, nie? Że tylko zegarek na pasku i tak dalej, więc... No nie, myślę, ale to też nie zależy. Ale też nie ma takiej sztywnej zasady, bo generalnie znowu to jest taka sama sytuacja jak z wyborami koloru koperty. To jest wszystko kwestia stylistycznej preferencji. Ja nie mam w ogóle żadnego problemu z tym, żeby ktoś sobie nosił zegarek na bransolecie zawsze i wszędzie, między innymi do sytuacji garniturowych i tak dalej, bo to nie zmieni niczego. Mhm. Dobry zegarek na bransolecie nie jest gorszy stylistycznie, estetycznie od dobrego zegarka na pasku. Jak ktoś na przykład woli sobie nosić bransolety, niech sobie nosi bransolety, jak ktoś woli paski, niech nosi paski. No, jakby cała zabawa w ogóle w tym temacie modowym jest taka, żeby mieć z tego zabawę, żeby mieć z tego fun, żeby się tym cieszyć,
żeby eksperymentować, żeby szukać jakichś nowych sposobów na wyrażenie tematu, żeby ktoś na przykład stwierdził, ale to jest dziwne, ale to jest ciekawe, dlaczego tak, nie? Ja bardzo często lubię sobie nosić rzeczy w stylu preppy, to jest ten styl, który teraz się nazywa old money, ale to nazywanie go old money robi mu krzywdę, bo go zawęża do takiej, jak to zwykle bywa, że jak coś się tak szeroko mediatyzuje, jest popularne, to się robi taka papka po prostu, taka przemielona, uładzona, nie? Tak, tak. Dzisiaj się powie old money, to ludzie myślą kremowe sweterki, białe koszule, beżowe płaszcze, i najczęściej to, co, ludzie określają old money, wcale old money nie jest. No nie jest, bo no. Jak sobie popatrzysz właśnie, jak już dzisiaj wspominaliśmy między innymi tego Ralpha Laurena, który jest ultimate marką old money. Jakby prawdziwe old money amerykańskie, takie, które wysyła kolejne pokolenia właśnie z swoich dzieciaków czy tam wnuków na ligę bluszczową, czyli na te najbardziej prestiżowe amerykańskie uniwersytety, gdzie czesne kosztuje tyle, ile moje życie po prostu jest warte, tak, w tym temacie. Więc jeśli chodzi o te kwestie, to jest prawdziwe old money. I kolekcje Ralpha nie są beżowe, znaczy one też są beżowe, ale tam nie ma rzeczy bardzo takich basicowych. One stanowią pewną część kolekcji, ale w głównej mierze rzeczy są kolorowe, ekspresyjne, takie często aż przegięte, że jak to sobie ktoś, kto ma dosyć standardowe, normalne podejście, popatrzy na to, to powie, ale to jest brzydkie. Ale dlaczego ci ludzie to noszą? Bo mogą to nosić, bo to jest taki element ich wewnętrznego kodu kulturowego, takie, że kto ma wiedzieć, ten wie, że my. Ja na przykład jestem zwolennikiem czegoś takiego, co się nazywa fan shirt. Od razu może napiszę na czacie, żeby sobie każdy, kto... Co to jest? Dzielenie się sobie... wentylatorami, czy co? Nie, fun nie, to fan jak od zabawy, od zabawy. Myślałem, że fan shirt. Nie, to jest od zabawy, czyli od posiadania zabawy i tu się wiąże ciekawa anegdotka. Jest druga marka taka preppy old money, która się nazywa Brooks Brothers i ona miała ma taką historię, gdzie kiedyś wiceprezes tej marki przyszedł na produkcję właśnie do tych czeladników, którzy się uczyli szyć koszulę. No i zobaczył taką koszulę złożoną z pięciu koszul, czyli tu jeden panel, tu inny materiał, inny. Taka patchworkowa. Tak. No i powiedział, co to jest? A oni mówią, no to jest taka koszula, gdzie się właśnie nasi uczniowie, czeladnicy uczą się tego szyć, żeby nie wykorzystywali normalnej beli materiału, bo po co? To takie skrawki, ścinki bierzemy i to takie jest ten. I on na to wziął, popatrzył i stwierdził, it is a really fun shirt. To jest bardzo zabawna koszula. No jak Mish Paddington, jak pomyślał, taki zrobił, mówi, wprowadzamy to do oferty. Mega fajne, podoba mi się. No i tak się okazało, że taka koszula złożona z pięciu, z siedmiu koszul ze skrawków stała się elementem tego stylu preppy, który jest właśnie oparty między innymi na takich rzeczach typu fuck it, we ball po prostu, albo kto ma wiedzieć, ten wie. I jak on jest ciężka do dostania generalnie raczej właśnie wśród tych marek i jak się chce kupić taką z Ralpha, no to raczej trzeba mieć sześć stówek w górę, ale na przykład na Vinted można je często znaleźć w sekcji wielokolorowe Ralph Lauren albo Tommy Hilfiger albo gdzieś tam, więc jakby ktoś chciał. I ja na przykład mam takich koszul chyba sześć, uwielbiam je i może być tak, że niektóre osoby popatrzą na to i powiedzą, ale co to ma być w ogóle, o co chodzi z tą koszulą, nie? Zawsze jest to jakiś ciekawy przyszedł do rozmowy, a ja bardzo lubię, strasznie mi się to podoba i w ogóle nie interesuje mnie to, co kto o tym myśli. No okej. Okay. No ciekawe w ogóle to jest, bo coś mi przyszło do głowy, ale o tym zapomniałem już. A, już wiem. Jest taka marka Second się nazywa, z Francji. I to jest taki, to jest chyba jedna osoba, nigdy nie poznałem tego tematu głębiej i nie zgłębiłem go, ale to jest człowiek chyba, albo firma, która bierze klasyczne, ikoniczne zegarki vintage'owe i wsadza do nich coś swojego, na przykład sekundnik z mushroomem, takim tym grzybkiem z Mario. I w klasycznym zegarku typu Universal Genève albo jakimś Frédéric Constant, takim, który jest, wiesz, klasycznym zegarkiem, albo Patek Philippe, czyli zegarkiem klasycznym, garniturowym, oni po prostu wsadzają sobie jakiś ten, nie? Albo poszukują jakichś tam, nie wiem, w przydomkach, które się czasami zegarkom nadaje, poszukują jakby tego drugiego znaczenia, którego symbol można właśnie w ten sposób umieścić w zegarku. I tam pamiętam, że były jakieś
miecze z Gwiezdnych Wojen, które się poruszały, albo był Falcon, który właśnie zamiast sekundnika był umieszczony. Wszystko oczywiście w takiej topowej jakości, ale to jest właśnie ten wink-wink do klienta. Kto ma wiedzieć, ten wie. Kto wie, jaki zegarek to jest, na jakiej podstawie ten mod został wyprodukowany, ten dokładnie wie. Poza tym oni te zegarki klasyczne, vintage'owe i te wskazówki po prostu ci dołączają do projektu, nie? Czyli możesz w każdej chwili zanieść to do zegarmistrza i poprosić, żeby ci to wymienił z powrotem, nie? Więc, czyli oni modują zegarki. Tak, ale w taki sposób bardzo nieoczywisty, nie? To nie jest modowanie w stylu zamienię sobie czerwony sekundnik na srebrny albo na jakiś inny kształt, tylko to jest po prostu tak totalnie po bandzie, nie? Natomiast jest to rewelacyjnie podane, ja ci podeślę to potem, podeślę ci linka, zobacz w ogóle jak strona wygląda, nie? Strona jest fenomenalna, no i teraz też zaczynają współpracować z innymi markami, też po prostu produkując już takie zegarki w kooperacji, nie? Czyli biorą jakiś tam taki klasyczny design i wrzucają coś swojego, tak żeby to po prostu było jakieś, nie? No więc super. Fajnie to się wpasowuje trochę w to, co mówiłeś o tym stylu preppy. Ale daleko szukać, przecież no Timex wypłynął na tym, że sobie robił kolabo z myszką Mickey, ze Snoopym. Tak. Nie? Z Kubusiem Puchatkiem, to były pierwsze takie też próby trochę zejścia z tonu, spuszczenia tego powietrza, że to nie jest takie super. Teraz jest masa tych kolaboracji takich różnych. Tak, jest taki odcinek Talking Watches, w którym tam jeden z gości opowiada o tym, że właśnie jego wujek, czy ktoś, kto znał jego ojca, przychodził zawsze do nich do domu i on był właśnie kolekcjonerem zegarków. Mógł mieć każdy zegarek, ale nosił tylko zegarek Timexa z myszką Mickey. Czy tam jest zegarek jakiegoś innego producenta, ale właśnie z myszką Mickey i któregoś dnia tam temu po prostu gościowi podarował i on go w tym momencie tam jeszcze cały czas posiada. Więc fajne historie z tego powstają. Pojawiło się jeszcze kilka pytań w międzyczasie. Odpowiem na szybko. Czy miniaturka live'a inspirowana kanałem Zero? Tak, bardzo inspirowana kanałem Zero, bo chciałem sprawdzić, czy ten format będzie działał, a ja nie jestem za dobry w grafikę, więc muszę się czymś inspirować. Więc ile się dało, to pozmieniałem, ale inspiracja jest najwyższą formą uznania. Ja bardzo szanuję kanał Zero, więc postanowiłem, że troszkę sobie tutaj skubnę tego designu. Aczkolwiek nie jest 1:1, więc można powiedzieć, że to jest homasz w nomenklaturze tutaj zegarkowej. Paweł jeszcze doprecyzował pytanie, albo właściwie zadał trochę inne. Do ciebie, Dawid, tutaj skierowane. Która z zagranicznych marek produkujących zegarki według ciebie ma najlepszy design i dlaczego? Najciekawszy. No nie będę obiektywny w tym przypadku, bo ja jestem zwolennikiem tych rozwiązań, które są właśnie w stylu najlepsze value for money, więc powiem, że mnie osobiście najbardziej się podobają Orienty ze względu na to, że ta marka potrafi robić zegarki przystępne cenowo, które wyglądają na o wiele droższe aniżeli są w rzeczywistości. To są fajne, proste, klasyczne zegarki, takie od których można skutecznie zacząć swoją przygodę z zegarkami, bo ja przez długi czas byłem zegarkowym noobem i pamiętam, że tego Orienta, tam też było pytanie, kiedy ten Orient się pojawił. Czy serwisowałeś? Nie serwisowałem tego Orienta, dobrze działa, jeszcze nawet oryginalny pasek, mimo tego, że go katuję dosyć często, się trzyma jakoś w miarę dobrze. Kurczę, nie wiem ile on ma, ale myślę z 6 lat będzie miał już chyba. To do sprawdzenia, ale generalnie byłem takim zegarkowym noobem, że się nie zorientowałem, że to jest zegarek na sprężynie i pamiętam, że strasznie mnie dziwiło na początku, że jak ja ruszam ręką, to on chrupie. To tam się coś dzieje w środku, te rotory w Orientach są mega głośne. Więc ja go nawet wtedy go serwisowałem, oddałem go do serwisu, powiedziałem, to chyba coś tu nie działa, coś tu chyba jest niedobrze, bo on nie powinien tak chrupać, nie? No, on chrupał po prostu w tym względzie, więc Orient nie jest zegarek dla młodych ludzi, pisze Jarek, a to ciekawe, jestem ciekawy uzasadnienia. No, chodzi pewnie o to po prostu, że jest taki wiesz, do bólu klasyczny, inspirowany tam latami początkowymi dekadami XX wieku i wcześniej też, no jakby, wiesz, rzymskie indeksy, jak dzisiaj dostałem komentarz na Instagramie, że wiesz, zegarek, który jest prosty, wygląda jak zegarek z bazaru, no to trochę jednak to sugeruje, nie, że jednak zegarek, który jest bardzo klasyczny, no,
wiesz, spodoba się raczej starszej publice, chociaż to nie jest wcale takie oczywiste i wszystko, tak jak to zawsze wspominam, zależy od osoby i tego, jak się ubiera, że Dawid tutaj gustuje bardzo często w takim bardziej klasycznym stroju, to myślę, że taki zegarek jak najbardziej mu pasuje. Stylistyka jest dorosła. Tak, no tak. To jest uzupełnienie. Uzupełnienie. Co uważacie o luksusowych zegarkach, które wyglądają na tanie? Nie wiem, jak się do tego odnieść, szczerze mówiąc, bo ja miałem przez... Myślę, że to zależy od zaawansowania wejścia w tą tematykę, bo bardzo często taki zegarek jak na przykład Patek Philippe Calatrava. Calatrava się dobrze mówi? Dobrze chyba mówię. Taki bardzo do bólu prosty zegarek ze złotą tarczą, złotej kopercie, który wygląda po prostu jak prosta jakaś Adriatica, którą ludzie bardzo często lubią przekazywać w prezentach komunijnych i tak dalej. To jest zegarek, którego nie doceni osoba, która na przykład lubi diesle albo lubi jakieś zegarki ogromne, G-Shocki i tak dalej. Więc jakby, no generalizowanie tutaj tego tematu jest dosyć problematyczne, bo ile osób, tyle podejść. Natomiast ja uważam, że luksusowe zegarki, które wyglądają na tanie, to jest to, co jest, nie wiem właściwie w jaki sposób, w sumie musiałbym się nad tym zastanowić, bo nie wiem, co to znaczy, że wygląda na tani, że jest, nie wiem, że jest minimalistyczny, że nie posiada zbyt wielu elementów na tarczach, nie wiem, nie mam pojęcia, jak się do tego odnieść, bo czy coś wygląda na tanie, trudno powiedzieć, nie wiem. No bo to jest takie, panie właśnie kochany, Szymon tutaj pisze, ja bym poprosił przykład takiego luksusowego, co wygląda na tani. No ja też bym poprosił, bo w sumie łatwiej byłoby się odnieść do tego na konkretnym przykładzie, nie? Panie, po co panu ten Rolex? Kup se pan Casio Duro, zaoszczędzi pan ileś tam. Ja skoro pokazuje czas to samo, a telefon to w ogóle jest lepszy, więc jakby no, oczywiście, tutaj dyskutowanie jest problematyczne, bo nie zna się szerszego kontekstu. Szymon tu pisze, że przykładem Calatravy się nie zgodzę, że wygląda tanio, jest prosta, ale nie wygląda tanio. No i widzisz, to też jest moim zdaniem temat bardzo subiektywny, bo jeżeli zapytałbyś, a to jest nawet ciekawy pomysł na odcinek, żeby po prostu przejść się z tabletem i pokazywać ludziom i pytać, ile taki zegarek może kosztować. Podejrzewam, że taki Patek Philippe, bez logo oczywiście, z wymazanym logo, myślę, że ludzie by porównywali gdzieś do jakiegoś Roamera albo nie wiem, albo jakiegoś tańszego zegarka typu Grovana, który też wygląda na złoty i tak dalej. Więc jakby też zdjęcia i to, jak zegarek wygląda naprawdę, to są dwa różne światy, ale pytanie właśnie, no generalizowanie, nie? Ci, którzy wiedzą, co to jest, to zdecydowanie będą inaczej ten zegarek oceniać, a ci, którzy nie mają pojęcia o zegarkach, prawdopodobnie ocenią go niesłusznie. No i to jest temat, który jest dla mnie taki właśnie, no, możemy sobie tutaj gdybać, nie? No właśnie, to też o tym mówię, nie? Że na tablecie nie oddam, zdjęcia nie oddają wrażeń na żywo. Więc ciekawy temat w ogóle do takiego właśnie sprawdzenia, zrobienia jakiegoś badania na próbie większej i potem przedstawienia wyników, nie wiem, może jakiegoś socjologa do współpracy tutaj zaprzągniemy i będzie spoko. Patrzę jeszcze tutaj, Jerycha wysłał też super stickera czy super czata, ale nie widzę tu żadnej treści, więc dziękuję bardzo za to wsparcie. Co jeszcze? Mamy 21.01. Nie wiem, jak stoisz z czasem, czy możemy jeszcze tutaj chwilkę... Możemy ci zabrać chwilę jeszcze. To można jeszcze podpowiadać na pytania. Natomiast ja zapytałem również sztucznej inteligencji, mojej ulubionej, o różne pytania do Dandysa współczesnego i to są bardzo ciekawe rzeczy, ja uwielbiam ChatGPT, bo czasami jest strasznie głupkowate, a czasami odpowiada i formułuje takie pytania, że nigdy bym na nie nie wpadł. Co to znaczy być współczesnym Dandysem? Czy to jest w ogóle, to jest możliwe, czy nie? Czy dlaczego Dandys? Dlaczego nie po prostu
Człowiek elegancki. Pan Mister Vintage nie używa słowa, że jest dandysem, nie? Czym to się różni? A może tutaj dla... No dobrze. To, bo ja znam mały definicję, ale chciałbym wiedzieć... Mały rys historyczny, bo bardzo często się mówi, że dandys to jest osoba, która tam lubi elegancję, raczej w takiej wersji fircykowatej, a to nie do końca jest prawda, bo istotą tego ruchu, który nazywa się dandyzmem, była głupota, bo sam ten rdzeń, czyli dandy, dantem, dantel, dandem w różnych językach było oznaczeniem, takim określeniem na osobę głupią, na głupka, na jakiegoś błazna, jakiegoś właśnie takiego osoby, którą się lekceważy. I dlaczego? No dlatego, że ten dandyzm jest związany z tą zmianą społeczną, którą wywołał rozwój gospodarki rynkowej i to, że przynależność do stanu danego, do danej klasy społecznej wyższej zaczęła się rozjeżdżać ze statusem majątkowym, czyli pojawiła się całkiem duża grupa osób, które zaczęły się dorabiać w nowej tej rynkowej gospodarce, ale nie miało całego tego dżentelmeńskiego backgroundu, ale strasznie chcieli go mieć. Dlatego często próbowali się upodobnić do tych klas, ale im to nieudolnie szło, dlatego byli nazywani głupkami, błaznami. I mnie to jakoś tak strasznie urzekło, że to nadal współcześnie w tej całej sytuacji medialnej to bardzo dobrze pasuje, zwłaszcza, że u nas w Polsce ten rynek też nadal jest dosyć młody, nie? Że jeżeli masz jakiś tam pomysł na siebie, to jesteś w stanie trochę wyskoczyć z tego pułapu, na którym się obecnie znajdujesz i mierzyć może wyżej, może osiągać jakieś inne cele. I tak mi się to strasznie spodobało, że ten strój może być, ten wizerunek może być takim narzędziem do takiej pewnej autokreacji. No, takim przykładem dandysa w ogóle trochę tragicznym jest Wielki Gatsby, czyli osoba, która pozowała na dżentelmena i jak go przyłapano na tym, że tym dżentelmenem nie jest, bo na przykład drze japę na gospodarza domu, który go gości, z którego żoną tam oczywiście robił pewne różne rzeczy i on się dowiedział i był zły na to, ale trzymał ramę, nie? Ten Buchanan, ten Tom Buchanan, on trzymał ramę. Ale dlaczego trzymał ramy? Bo on wiedział, że nie może jej puścić, nie? A Gatsby puścił, no i wtedy przegrał. No i tak to było, nie? Że jak nie masz tego wszystkiego, tych konwenansów, tej całej społecznej gry, no bo co dżentelmeni mieli do roboty? Jak dziedziczysz, to sobie możesz się bawić w filozofię, możesz się bawić w palenie cygar, w polowanie, różne takie rzeczy, bo ktoś inny na ciebie zapieprza, nie? Jak musisz sam zapieprzać, to nie masz tyle tego czasu na to, żeby się całego tego niepisanego kodu uczyć. I ta koncepcja bycia tym takim dżentelmenem trochę na własnych zasadach, ale bez całej tej otoczki właśnie niepotrzebnej, ale z tym takim, z tym wigorem, z tą rzutkością, z tą chęcią autokracji takiej od zera, tu już mówiłem, że może te mundurki jakoś tak mnie strasznie straumatyzowały, że kiedy tylko się od nich uwolniłem, to jakoś to poszło mocno w tę stronę, była dla mnie ciekawa, satysfakcjonująca, nawet swoją drogą mam taki artykuł o rysie historycznym dandyzmu, więc jak ktoś by chciał, to na blogu na Dandy Core jest taki artykuł, jak się dandyzm, dandy core, tam artykuł wpiszę, to pewnie to się znajdzie ładnie i tam jest też dużo ciekawych komentarzy, takich właśnie kulturoznawczych, socjologicznych, gdzie studenci czy jacyś wykładowcy piszą, że wow, trafiłem na to i to jest fajne, ciekawe, więc stąd to się wzięło. A co to znaczy być współczesnym dandysem? No to jest taki może trochę banałem zalecie, ale właśnie wykorzystując wizerunek, żyć na własnych zasadach z poszanowaniem tego, że ktoś może tych zasad nie respektować tak do końca. Czyli to, że właśnie ja sobie siedzę dzisiaj tutaj w koszuli i w kamizelce, to nie oznacza, że jak ktoś tak nie robi, to znaczy, że jest najgorszym podczłowiekiem i po prostu najlepiej, żeby zniknął mi z oczu, bo obraża moje estetyczne odczucia. No tak nie jest, nie? Ale jeżeli ktoś na przykład stwierdza, że ej, fajne jest to, co robisz, to, co robicie, podoba mi się to, pokazałbyś mi, jak można to zrobić dobrze, no to wtedy powiem, no to chodź tutaj, kolego, i robimy tak, to sobie musisz obejrzeć, jakby po kolei, nie, tak rób, tak nie rób, tak możesz robić, takie są zasady, ale w sumie nie jesteśmy fanami, to może spróbuj sobie jakby ogarnąć to gdzieś tam po swojemu. Próbuj, popełniaj błędy, zmieniaj, adaptuj, upgrade'uj i będzie dobrze. A uważasz się za dandysa? Tak jakbyś miał powiedzieć tak, nie? Tak. Bo to jest, dobra, no bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo to jest to, co napisał ChatGPT. No ja wiem, bo napisał niektórzy znani dandysi, to na przykład Beau Brummel, Oscar Wilde, Charles Baudelaire, no. Czy Dawid Tymiński, dandyko. Jest tu napisane, naprawdę, to jest bez kitu, na samym dole tu jest napisane. Wiem, poproszę, że to nie widać, o screena. Ale... Poproszę o screena tego, wrzucę to sobie, bo to jest po prostu piękna jest, rzecz. Jest. Dlatego ja lubię bardzo pytać, bo to mi odpowiada na moje najtrudniejsze pytania, na przykład takie, które wiesz, ty rozwijasz teraz, a tu ja dostałem proste zdanie na ten temat. No, czy jest, no nie, czy no, nie? Gdybym...
Gdybym nie uznawał siebie za Dandysa, to bym nie przyjął takiej nazwy też, nie? I znowu, może na początku trochę było to z przekory, może z przymrużeniem oka, ale teraz śmiało mogę powiedzieć, że powstało kilka publikacji, jest chyba taka nawet książka właśnie Dandysi i Dżentelmeni i mam znowu taką małą satysfakcję, że gdybym ja wtedy tego nie wyciągnął, bo to nikt w ogóle nie znał tej kategorii. Ja na nią trafiłem przypadkiem w ogóle i się zachwyciłem, zakochałem, stwierdziłem, jakby to trzeba tu przyciągnąć, trzeba tu ściągnąć to do tej Polski. Tak, powstało kilka publikacji, gdzie to słowo dandyzm się pojawia i to tak definiowane, jakby ja to zaszczepiłem wtedy, nie? Jak ta interpretacja wynikała, więc to jest mega, mega, mega fajne. Co jedyne jest trochę, uważam, ciężkie, ale to się samo stało z Dżentelmenem chociażby, czyli to, że to się tak formalnie postrzega, nie? Czyli że jak ktoś fajnie ubrany, to dandy z Dżentelmen, ale już jakby to cała sfera lifestyle'owa nam ucieka z tego, ale tak jest niestety z kategoriami. No z Dżentelmenem się stało to samo. Ile razy jest tak, że jak tylko facet, co w ogóle nie grzeszy manierami za grosz, jest paskudny, zły, niefajny, ubierze się w garnitur, to już często, ach, ty mój dżentelmen, jak dżentelmen, nie? No to może jak, ale niekoniecznie to cała ta koncepcja niesie trochę więcej rzeczy, aniżeli tylko tą fasadę, która jest. Samo to, że swego czasu podawałem taki przykład, że GQ, jeden z wiodących magazynów, który chyba nadal jeszcze jest wydawany, czyli Gentleman's Quarterly, kwartalnik dżentelmena, miał takie artykuły na swojej stronie, które z dżentelmeństwem nie licują w ogóle. Jak na przykład guide to jak to było dokładnie? Guide to going in through the back door, który był poświęcony tego, jak nauczyć kobietę na pewnego rodzaju czynność taką. I takie rzeczy na GQ były. Okay. Ja GQ znam tylko właśnie z zestawień różnych zegarków, bo tam też się tam to pojawiało i często trafiałem na różne artykuły. No jednak znowu, to tak samo, jak się mówi o dżentelmenie, to nawet Łukasz Kielban swego czasu miał taką serię, czy James Bond jest dżentelmenem, czy tam był dżentelmenem, nie? No i tam były różnego rodzaju takie właśnie rzeczy, które dzisiaj mogą oburzać z dzisiejszej perspektywy, ale wtedy nie oburzały to, na przykład jak tam Sean Connery traktował kobiety w tych... Jest jedna słynna taka scena, gdzie daje soczystego klapsa i mówi, dobra, idź sobie już, tam, nie? Skończyłaś robotę, bo tam masowała, dobra, idź tam, mężczyźni teraz będą rozmawiać. No i to takie rzeczy się dzieją, no i znowu z dzisiejszej perspektywy nas to oburza, ale to zawsze trzeba pamiętać, że pewne rzeczy są w pewnym kontekście czasowym i to jest, no popatrzmy, jak się zmieniła, chociażby, nie wiem, popkultura, postrzeganie pewnych rzeczy na przestrzeni tych 10 lat, o których rozmawiamy, że kiedyś siedzieliśmy i pisaliśmy sobie bloga, a dzisiaj sobie siedzimy tutaj i gadamy w perspektywie tego tematu. To, że na YouTubie nie możesz pewnych tematów poruszać w ogóle wprost, bo od razu dostajesz po głowie na dzień dobry, czy to demonetyzacją, czy to jakimś banem, czy shadowbanem, nie? No to tak jest, no it is what it is i tyle. Tak, więc konkludując ten trochę mój przydługi wywód, tak, jestem dandysem i się tego nie wstydzę. No i to takiej odpowiedzi oczekiwałem, ale mam tutaj jeszcze jedno pytanie, chciałem odpowiedzieć ja, bo chciałem na nie odpowiedzieć, bo było skierowane do mnie. Krzysztof, co to za pędzelek w ręce? Słuchajcie, to jest pędzel, który wygląda tak. Wiem, że do mnie nie pasuje za bardzo, ale nagrywanie filmów na YouTubie to również przyspieszony kurs makijażu, a właściwie to stworzenia czegoś, żeby się nie świecić tak jak ja teraz, bo mimo, że trochę tego pudru na sobie miałem, to i tak zacząłem się świecić, a to dlatego, że nagrywałem dzisiaj nowy odcinek TikTok i będzie w poniedziałek albo we wtorek na kanale, także będzie zegarkowo, będzie tak jak lubicie, tak jak was przyzwyczaiłem. Bo bardzo często dostaję wiadomości w stylu, a kiedyś to TikTok był fajniejszy, a teraz już nie. To jest, no, nie podoba mi się, w jakim kierunku on idzie. No skończyłeś tak, no skończyłem. Się na kile moli, tyle. No. No właśnie. Jest jeszcze jedno pytanko. Myślę, że fajne będzie takie zamykające, żeby się też właśnie wypowiedzieć trochę z dwóch perspektyw. Czym spowodowany jest powrót do produkcji mniejszych średnic zegarków? To będzie bardziej tak o... Możesz to poruszyć z perspektywy po prostu dobierania pewnych rzeczy, albo nie wiem, twoich obserwacji, czy coś takiego się dzieje. Jaka jest najmniejsza średnica, która nadaje się na męski zegarek? To tak, jeśli chodzi o to zmniejszenie średnic, to ja bym upatrywał powodu w tym, że znowu moda nam zatoczyła koło i święci triumfy Y2K, czyli stylistyka z przełomu mileniów,
lat 90. i 2000. A ona była dosyć specyficzna, gdzie tam w ogóle w pogardzie miano wszelkiego rodzaju zasady te klasyczne, które się kojarzyły właśnie z zastanymi tematami, i była ekspresja, i było dążenie do minimalizmu. Wszystko się wtedy zmniejszało. Jak się popatrzy na okulary, które wtedy na przykład noszono, te takie malutkie, delikatniutkie właśnie, no to tu bym upatrywał, że to może być. I to jest stylistyka wiodąca dla właśnie tego pokolenia zoomerów, czy tam alfa chyba się mówi, ta kolejna generacja po zetkach, to alfa jest. Ja nie wiem, ja jestem późnym milenialsem slash boomerem, więc to ciężko. Ja też nie wiem, jestem tylko Gen Z i Sigma, ale to nie no dotyczy właśnie, generacji. Ale ze względu na to, że mam dostęp do tych ludzi, tak, bo mi się przewijają cały czas na zajęciach, to ja widzę, jak oni to postrzegają. I to jest w ogóle strasznie ciekawe, jakie oni mają podejście do estetyki. I to jest też trochę trudne dla nas w kontekście takich twórców, którzy tworzą w jakiejś określonej tematyce, która mówi trochę gdzieś o zasadach, o pewnych takich technicznych aspektach. Zetki i później mają w nosie zasady. Jakby oni, dla nich zasady nie istnieją. One są pewnym polem do interpretacji, bardzo mocnym. Często im więcej elementów niepasujących do siebie, tym lepiej, tym bardziej ciekawie. Bardzo osobiście traktują modę i wizerunek, dlatego nie lubią, jak im się narzuca pewne zasady. Też nie? Że na przykład ja nie zliczę razów, kiedy na przykład, zwłaszcza na TikToku, no bo to jest ich domyślne takie medium, widzę, że jak mówię na przykład, Karol zrobił taki film, to on akurat mówił, nie noś spodni, które smutno wiszą ci na dupie, nie? I oczywiście ktoś powie, że ale nieelegancko powiedziane, brzydko, no ale łapie, tak? Dzisiaj się walczy w short formie, jak nie złapiesz kogoś w pierwszych 2-3 sekundach, to nie ma wyświetleń po prostu i tyle, nie? To jest totalnie zalgorytmizowane. No i o co chodzi w tym materiale? Chodzi o to, że mężczyźni często zamiast zmienić krój spodni, bo im jest niewygodnie, to biorą za duże spodnie i one smutno wiszą, jakby dobrali sobie spodnie na przykład ze średnim czy z normalnym stanem, to byłoby im wygodniej i fajniej. Musieliby trochę jakby więcej poszukać tego, ale to niekoniecznie zawsze muszą być wydrówki. Nie? No i tam drugi komentarz, jaki, jeżeli ten materiał przebija tą standardową barierę około 10 tysięcy wyświetleń i leci tam do 50, 100, 200, 250, to co drugi komentarz będzie, a nie możemy zrobić tak, żeby każdy ubierał się jak chce? No takie, no możemy, ale to nie o tym jest ten materiał, jakby, bo on ci technicznie mówi, jak to ogarnąć, żeby było dobrze. Nie chcesz, to nie rób tego, nie musisz. Ale generalnie jest problem wśród tego młodszego pokolenia, że oni nie rozumieją kategorii poradnika. Co ciekawe, że tak samo te osoby później potrafią pisać 3 zł za kilogram cebuli, to dużo, nie? Jakoś im nie przeskakuje im, że kurka wodna, jakby to jest to samo. Tylko właśnie, no dlaczego? No dlatego, że tą młodę tak traktują bardzo osobiście. I z tego względu właśnie, dlaczego to Y2K też jest takie bardzo popularne u nich, nie tylko dlatego, że ta moda cyrkuluje co 30 lat około, ale dlatego też, że oni nie pamiętają tego czasu. Nie mają prawa go pamiętać, bo sobie urodzili później i dla nich to nie kojarzy się z tym kiczem, z tą na przykład, nie wiem, biedą w Polsce, która była, że ludzie nosili jakieś tam właśnie sztrukso dżinsy mierzone na kartonie na bazarze, bo nic innego nie było, bo nie było cię stać na to, żeby sobie pójść do galerii, bo ich też nie było często i sobie kupić coś z sieciówki o internecie, to w ogóle zapomnieć. Oni to na przykład wyciągają z szaf rodziców, mówią, ale fajne, nie widziałem czegoś takiego, super, no, kreszowy dresik, nie? Najfajniejszy, nie, w sumie. No właśnie. Nie jest więc... nic przypałowego teraz, kiedyś to tak. Mamo... Wiocha, nie? A teraz czemu nie? I tak samo z tymi lumpami na przykład, lumpy czy vinted, nie? Kiedyś, jak pamiętam, poszedłem z moją mamą, bo jak zacząłem lumpować, poszedłem z moją mamą, to ona wybiegła po prostu prawie z płaczem z jednego lumpa i dopiero później mi się przyznała, że widziała tam swoją koleżankę. I nie chciała zostać zauważona przez tą koleżankę, bo wstyd, że cię nie stać, wiesz, normalne rzeczy i tak dalej, nie? No. Więc to strasznie ciekawy temat, jest kulturowy i w ogóle tutaj znowu jeden taki pstryczek, jedna iskierka otwiera 10 tysięcy różnych szufladek dookoła tego, więc podsumowując, z tego powodu bym widział. Jeśli chodzi o najmniejszą średnicę na męski nadgarstek, kurczę, no nie wiem, nie wiem, no bo... Ja też przyznam szczerze, to się nawet nie zastanawiałem, bo jak tam wygląda to się ze średnicami, to może Krzysiu, ty mnie tutaj wesprzesz jako ekspert w tym temacie. No ale możesz powiedzieć, jakie na to patrzysz. Są? No nie wiem, to jest 20 mm pewnie? Gdzieś około będzie taki najmniejszy, znaczy, mniejsze są? Jak chcesz założyć, to załóż, nie? To jest, nie, ja nie widzę problemu. To właśnie, no. To jest to podejście, nie? Mocno subiektywne. Jeżeli chcesz nosić damskie zegarki, noś damskie zegarki, whatever. No, to jest tylko twój wybór. No to nie wiem, przyjedzie jakaś zegarkowa policja, TikTokowa, nie wiem, IO. Ale nie, ale no, to nie bardziej ma pytanie takiego, jest... Nie? Bardziej pytanie moje jest takie, jakie jest właśnie najmniejsze męskie zegarki są produkowane w jakiejś... Najmniejsze męskie zegarki to są takie klasyczki 35-34 mm pewnie. No kiedyś tak to wyglądało, ludzie nosili jeszcze przed wojną albo w czasach... Ty masz 42 prawdopodobnie, albo 41. Ten Bambino, no, z tego co pamiętam. 4. Tak, to jest taki... To jest, taki... to jest bardzo dobry sposób pomiaru.
Ale wracając, kiedyś ludzie nosili dużo mniejsze zegarki. Nosili takie, te zegarki, które dzisiaj uważamy, że bardziej pasują paniom niż mężczyznom. Mhm. Ale to wynikało z wielu rzeczy. Po prostu ogromne zegarki kieszonkowe, ogromne, no duże stosunkowo, większe na pewno niż naręczne. Potem była miniaturyzacja, wszystko mogło być troszkę mniejsze, więc ludzie nosili na nadgarstkach to, co było wygodne, więc były zazwyczaj dosyć małe zegarki, no a potem wszystko zaczęło wzrastać. Plus jeżeli popatrzymy na to, jak zegarki były skomplikowane, to też powodowało, że średnica zegarka wzrosła. No i na przykład taki zegarek jak Omega Speedmaster, który jest tutaj z tyłu, nie mogłaby się zmieścić w kopercie tego typu, na przykład takiej małej, zegarku kwarcowym, cieniutkim, na baterię, i który jest stosunkowo niewielki, bo po prostu fizycznie nie dałoby się tego zmieścić, tego mechanizmu. Dlatego też zegarki były dużo większe. Poza tym sporo zegarków, które dzisiaj nosimy, to są właśnie zegarki toolwatche, narzędzia zaadaptowane na potrzeby cywili. Tak samo jak GPS był kiedyś technologią wojskową, a teraz jest zupełnie w każdym telefonie i w każdym zegarku nawet, smart. Tak samo zegarek dla nurków był narzędziem dla nurka, zegarek z chronografem służył do pomiaru jakiś tam, do pomiaru czasu, i to były narzędzia. Można tego wyliczać, no, zegarki dla pilotów, one nie są tak duże i nie mają tak ogromnej koronki, dlatego że im się tak podobało po prostu, że nie mieli mniejszych, tylko dlatego, żeby pilot mógł nakręcić ten zegarek i go zsynchronizować w rękawicach. Dlatego to wszystko miało jakieś zastosowanie, ten projekt był funkcjonalny do bólu, bo to były po prostu narzędzia, nie? Nikt się nie przejmował tym, czy diver będzie wyglądał fajnie, czy nie będzie wyglądał fajnie, on miał po prostu spełniać swoją rolę, dlatego też w miarę możliwości tego, jak te zegarki wchodziły do popkultury, że ludzie zaczęli nosić divery, zaczęli nosić po prostu narzędzia, nie? Tak jakbyś zaczął jeździć traktorem i nagle wszyscy by zrobili coraz większe samochody. No to po prostu to się też zaczęło kojarzyć, jakby mnóstwo jest takich kropek, które trzeba by było połączyć. Natomiast to, co się dzieje obecnie, to jest taki zauważalny trend, po pierwsze, zegarków uniseksowych, takich, które po prostu pasują każdemu. Daniel Wellington był świetnym przykładem tego, jak zrobić zegarek unisex. No, oczywiście jest to jakiś tam zegarek modowy, ale jakby sukces samej marki jest trochę dowodem na to, jak to wszystko wygląda. A poza tym, w końcu, mężczyźni również, tak jak ktoś tu zresztą napisał, sami ludzie nie chcą nosić wielkich patelni na przegubie. I to jest zupełnie zrozumiałe, bo pierwsza styczność z zegarkami bardzo często wygląda tak, że kupujemy duży zegar, który będzie dominował, który będzie z daleka widoczny. A potem najlepsze są takie zegarki. Dla mnie najlepszy rozmiar to jest 36, 37, 38 mm, ponieważ jest najbardziej komfortowy, nie? Ten, który ty masz, ja miałem podobny zegarek Orient Esteem z open heartem, czyli z tym takim wycięciem w tarczy. On miał bardzo podobną średnicę do tych i uważam, że on był już dla mnie trochę za duży, nie? Ja o wiele lepiej się odnajduję. O, na przykład. Nie wiem, czy on jest mniejszy. Podejrzewam, że może być podobnie. Chyba tam 41, 42 mm zazwyczaj. I to jest już taki oversize'owy trochę zegarek klasyczny, nie? To znaczy, typowy klasyczny zegarek miałby 36 mm, 38. I ja uważam, że to jest najwygodniejszy, najbardziej komfortowy rozmiar zegarka, jeżeli chodzi o średnicę dla mnie. Natomiast, jak zawsze, również i tutaj pojawia się dużo "to zależy", dużo "ale", dużo "no dla mnie to jest tak, a dla ciebie może być inaczej", bo każdy ma inny nadgarstek. Są przecież, gdyby Pudzianowi założyć taki zegarek, to on by wyglądał śmiesznie, nie? U mnie jest już stosunkowo mały, ale dla mnie jest po prostu bardzo komfortowy, wygląda moim zdaniem też ok, nie musi dominować, jest dla mnie wygodny. Ale z drugiej strony są też osoby, które mają jeszcze mniejszy nadgarstek niż mój, więc zakładanie divera 44 mm, no z kolei spowoduje ten efekt odwrotny, więc wszystko zależy.
Druga sprawa, czy tam kolejna, kształt koperty, wymiary, długość. Zauważcie, że nadgarstek bardzo często nie jest okrągły, nie jest taki sam, jest taki walcowaty bardziej, że tutaj szerokość jest trochę inna niż jego grubość, więc warto dobierać zegarek do szerokości nadgarstka, dlatego też bardzo ważnym wymiarem, o którym niektórzy producenci w ogóle nie wspominają, jest długość od ucha do ucha, czyli długość zegarka, nie jego szerokość, bo ten zegarek mógłby być taki, ale gdyby był po prostu krótszy, no to też się zmieści na nadgarstku i nie będzie wystawał poza niego. Więc generalnie różnych zasad czy różnych wskazówek, jak dobierać zegarek do nadgarstka, jest mnóstwo, ale generalnie wszystko zależy od konkretnej osoby. Ludzie z dużymi nadgarstkami będą potrzebowali trochę większych zegarków, ludzie z takimi rachitycznymi jak ja, bo ja mam jakieś tam 16-17 mm, 17 cm w obwodzie, a na szerokość nie wiem ile. Dla mnie tak najlepiej sprawdzają się zegarki do 45 mm długości. Im mniejszy, tym generalnie lepszy, bo wygodniejszy, i to jest też jakiś tam wniosek wynikający też z lat noszenia zegarków, które są duże, oversize'owe, dominujące, ciężkie, nie chowające się pod mankiet, bluzy wystające spod kurtki i tak dalej, no bo taka jest prawda, nie? Tak samo jak możesz mieć za długie spodnie, tak samo możesz mieć za duży zegarek i to wszystko wynika tak naprawdę z jakichś tam osobistych doświadczeń, preferencji i tego wszystkiego, co definiuje trochę nas samych, więc moim zdaniem tak to wygląda. Paweł zauważył duży renesans zegarków Omega z kolekcji Speedmaster Reduced, które są zwykle o mniejszych rozmiarach, zaczynają być coraz bardziej popularne i cenione. No właśnie, no i to jest dla mnie też taki jakby znak czasów, że najpierw było wszystko małe, potem wszystko wzrastało i nagle znowu, nie? Czyli taki to koło w modzie znane, i to też dotyka trochę zegarków, no bo zegarki bardzo często są uważane jako po prostu dodatek do naszych codziennych stylizacji. Dobra, Dawid, 2,5 godziny za nami prawie, więc nie będę ci tutaj już więcej zajmował czasu. Super, że się zgodziłeś w ogóle, żeby przyjść zdalnie do mojego studia na kanał TikTok, trochę pogadać z innej perspektywy i o zegarkach, i o modzie, i o stylu, i o elegancji. Więc bardzo, bardzo fajnie, cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Mam nadzieję, że również się podobało naszym widzom. Niewiele pisaliście, co jest do poprawy moim zdaniem, ale też z drugiej strony być może nie było czego dodawać, bo pozamiatałeś. Więc raz jeszcze ci bardzo dziękuję. Nie wiem, czego ci życzyć, bo ja zawsze się pytam, czego życzyć, czego się życzy dandysom. Żeby byli zwariowani jeszcze bardziej, albo nie wiem, sukcesów? Można. No to jest takie uniwersalne, można. Nie? Tak, wiesz co, no na pewno myślę, że czego moglibyśmy sobie życzyć, to, żeby nadal mimo tej niszowości tematu, nadal było wokół nas tak dużo fajnych, ciekawych, zaangażowanych osób, którym zależy na tym, żeby to wszystko gdzieś tam dalej działało, trwało, i którym może przez chwilę chociaż byłoby smutno, gdybyśmy w pewnym momencie stwierdzili, że rzucamy to wszystko i wyjeżdżamy w Bieszczady. Nie? No, ale dobrze, że wracacie co jakiś czas, więc to... Tak, wracamy na YouTube. To widzisz, cieszą się to dobrze. Tak, z małych rzeczy to pragnę zauważyć, że przebiliśmy 100 lajków pod transmisją, więc nawoływania. O, uwaga, no to nie, to musi być, proszę bardzo. O, pięknie, elegancko, więc na koniec nam się fajnie udało. Bardzo dziękuję, bardzo szybko to wszystko minęło, bardzo komfortowo przeprowadzona ta nasza rozmowa. Dzięki za super pytania, dzięki wszystkim za tym, którzy wytrzymali z nami te 2,5 godziny. A pozdrawiam oczywiście wszystkich tych, którzy z odwinięcia sobie później będą oglądali. Jak pojawią się jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Obiecuję, że przez najbliższe tygodnie będę śledził, czy coś tutaj nowego się zadziało. Można oznaczać śmiało, bardzo proste, małpa Dandycore i będę to dostawał powiadomienie, że zostaliśmy oznaczeni, więc oddajemy się. No i co, oczywiście zapraszam do nas, jak już wrócimy po raz kolejny, po raz 50 w tym roku, a mamy dopiero marzec, więc jest myślę dosyć ciekawie i śmiesznie, to zachęcam. A i oczywiście też przypominam, że tam gdzieś może zostawimy, Krzysiu, linka też w opisie jakimś, czy w komentarzu. No spoko, jasne, nie ma problemu. Żeby było, to jak się już tam odwołujemy do tego tematu, to czat tam później też będzie można sobie odwinąć, ale większość osób i tak chyba tego nie robi. Mamy nadzieję, że umiliśmy wam wieczór. Dzięki bardzo. Tak jest. Dzięki wielkie raz jeszcze, Dawid. Dziękujemy wam za obecność i
widzimy się prawdopodobnie za tydzień, aczkolwiek nie wiem, ponieważ czeka mnie podróż do innego kraju fantastycznego, zwanego również Norwegią. Nigdy nie byłem, a chętnie odwiedzę i w piątek już powinno mnie nie być, ale w czwartek być może uda się jeszcze zorganizować jakiegoś live'a, może jakieś Q&A, może pogadamy o zegarkach, może coś się w ciągu tego tygodnia wydarzy, co będę zmuszony omówić na żywo i z wami trochę o tym pogadać, ale ja zawsze chętnie tutaj na te transmisje uczęszczam. Nie wiem, złe słowo, ale to mi jedyne przyszło do głowy. Raz jeszcze dzięki wielkie, Dawid, za obecność. Wam również dziękuję. No i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa. Dzięki. Wszystkiego dobrego.